To już? Chyba już. Chyba już. Wygląda chyba na to, że już. Tak. Dobry wieczór, cześć. Tutaj nauka to lubię. Dzień dobry. Dzisiaj wyjątkowy, cześć Dawid. Dzisiaj wyjątkowy gość, Dawid Myśliwiec, naukowy bełkot. Takiego połączenia chyba jeszcze nie było, przynajmniej ja nie kojarzę. Nie robiliśmy chyba żadnego filmu razem. Byłeś u mnie gościnny kiedyś na podsumowaniu roku. Tych odkryć. Ale żebyśmy, no nie, chyba nawet więcej, wiesz. Może. To musiałem wtedy mieć dużo mniejszy kanał niż teraz miałem, bo co roku ludzie mi piszą, że powinienem rożka wziąć. Aha. Co roku, a już było. Teraz już nie piszą. A u mnie jest tylko raz, wiesz. I ja się po prostu z tego nie tłumaczę, bo to nie są prawdziwi fani, jak oni nie wiedzą takich rzeczy. Rozumiem, rozumiem. Dziękuję ci bardzo w takim razie, że mnie zaprosiłeś tych kilka lat temu. Postanowiłem ci się odwdzięczyć i zaprosić cię po kilku latach. Uznałem, że to jest ten moment, w którym naprawdę chciałbym bardzo. Ale też muszę wam powiedzieć, że my z Dawidem co jakiś czas sobie rozmawiamy, więc to nie jest tak, że widzimy się od kilku lat po raz pierwszy. Na samym początku nie trzeba ciebie przedstawiać, już zresztą powiedziałem. Bardzo chciałem podziękować tym wszystkim, którzy przyszli, choć tutaj w komentarzach czytam co i róż, że no właśnie, takie komentarze obejrzałbym chętnie, ale Portugalia ze Szwajcarią. No, ale z drugiej strony Mateo chyba ogląda, skoro to komentuje, więc muszę ci powiedzieć, że ostatnio to też jest w części twoje doświadczenie, chociaż nie akurat w tym roku, bo wczoraj zakończył się Śląski Festiwal Nauki i miałem wykład w trakcie meczu naszego z Francuzami. Ojej. Kto tak? Ci to wymyślił? Nie wiem, kto mi, znaczy wiesz, wymyślił to ktoś chyba, kto nie przypuszczał, że będziemy grali z Francuzami. To jest inna sprawa. Tak, właśnie. Natomiast co ciekawe, było naprawdę sporo osób, za co dziękuję, z czego połowa miała tablety z meczem otwarte przed sobą i słuchała sztucznej inteligencji i bardzo mi się ten multitasking podobał. Ale nie chcę o sztucznej inteligencji na samym początku, tylko na samym początku chcę o Koperniku. Dzisiaj wrzuciłem na Nauka to Lubię o Koperniku film, bo pomyślałem, że skoro przyszły rok 2023 jest rokiem Mikołaja Kopernika, zarówno z powodu rocznicy jego urodzin, jak i śmierci, bo tak się składa, że i tu było 23 na końcu, to zanim wszyscy będą mówili o Koperniku, to ja powiem o nim troszkę wcześniej, czy już w grudniu. A muszę ci powiedzieć, nie wiem, czy masz taki sam, czy gdzieś tam podzielasz moje zdanie, że był osobą absolutnie fascynującą i to, czego się o nim uczymy, to jest zaledwie maleńki kawałek jego fascynującej osoby. Czy ty czytałeś może kiedyś to jego dzieło sławne o obrotach ciał niebieskich? Nie, mam je w domu, mógłbym po to sięgnąć. Zresztą mam jakieś takie wydanie, które kupiłem na charytatywnej aukcji, które jest w ogóle gigantyczne, jeżeli chodzi o format. Jest i przetłumaczone na polski i po łacinie, ale akurat, żeby się zagłębić w literaturę, to jeszcze mi się nie zdarzyło. Wiem, co tam się dzieje, bo to każdy wie. Właśnie nie wiem, czy każdy wie, co tam się dzieje. Ja myślę, że większość jednak nie wie. Znaczy, ja powiem ci, że z pewnym wstydem odkryłem, jak po raz pierwszy czytałem właśnie o obrotach. Widać? Widać. Widzę. Bo mi się odbija światło od tego. Okej. Ja z pewnym wstydem odkryłem, czytając po raz pierwszy kilka lat temu, że ja nie wiedziałem tak do końca, co tu się dzieje. Znaczy, ja myślałem, że to jest dzieło matematyczne, w którym to Kopernik udowadnia to, co z grubsza, czego się w szkole uczymy. Tymczasem tutaj matematyki tak naprawdę jest najmniej. Tutaj tak naprawdę to nawet filozofii nie jest zbyt dużo, a najwięcej to jest dyplomacji, bo to jest książka, która jest częściowo książką, a częściowo pracą naukową, a częściowo listem. Listem do wielu różnych ważnych osób jego czasów, między innymi do papieża. I muszę ci powiedzieć, że wyżyny, na jakie on się wspina, tenże nasz Kopernik, żeby dokładnie powiedzieć, że ludzie w ogóle nie ogarniają, co on zrobił, nie pisząc tego w taki sposób, żeby ktokolwiek się obraził, są absolutnie niesamowite. To znaczy dyplomacja w jego wydaniu jest czymś
naprawdę niesamowitym. Ja nawet mam pozaznaczane takie fragmenty, które bardzo mi się podobały i bardzo mi się dalej podobają. Przed napisaniem książki Akademia Superbohaterów przeczytałem ją po raz drugi, a teraz przed tym filmem, który dzisiaj wrzuciłem, przeczytałem, czy w zasadzie przekartkowałem i przeczytałem niektóre fragmenty po raz kolejny, i to jest coś niesamowitego. Kopernik nie był matematykiem, nie był też takim typowym astronomem. Tak naprawdę astronomią zajmował się po godzinach, można by powiedzieć, bo w gruncie rzeczy, czy najwięcej czasu on poświęcał na administrowanie. Był lekarzem, był prawnikiem, był dyplomatą, był, dzisiaj byśmy powiedzieli, świetnym menadżerem. Astronomem został takim pełnowymiarowym dopiero jak pokłócił się ze swoim wujkiem, biskupem. No to jest w ogóle, ja pamiętam odkąd tylko gdzieś tam ten temat się pojawia, że jak się zagląda na Wikipedię o Koperniku, to tam jest po prostu lista wszystkich chyba funkcji, jakie można było w tamtych czasach pełnić, będąc żywym człowiekiem z, powiedzmy, wyższych wykształconych sfer, no to on podpadał właśnie pod wszystko, że prawnik, urzędnik, dyplomata, lekarz, duchowny katolicki, doktor prawa kanonicznego, astronomią się zajmował, astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią. Nazywany bywa także fizykiem i filozofem. Filozofem, no, na pewno słusznie, nie wiem na ile się zgodzisz, że fizykiem, bo ty chyba jesteś najbardziej kompetentny, żeby to oceniać w ogóle. Wiesz co, to jest trochę tak, że no właśnie, tylko kto jest fizykiem? Jeżeli fizykiem jest ktoś, kto posługuje się językiem matematycznym do tego, żeby zrozumieć świat, to w zasadzie cała nauka ścisła, czy większość nauki ścisłej to jest fizyka. Nie chcę tutaj jakoś ciebie dotknąć, bo wiem, że to jest trochę drażliwy temat, gdzie jest chemia, gdzie jest fizyka. Dla mnie to jest dokładnie ta sama nauka, albo prawie no ta sama. Ja teoretycznie w doktoracie zajmowałem się czymś, co wszyscy dookoła nazywali fizyko-chemią granicy faz, więc też jakbym udawał, że umiem chemię, a nie mam pojęcia, czym jest fizyka, to prawdopodobnie bym był jakby z jednej ręki w laboratorium. Ten podział, który dzisiaj stosujemy, on jest totalnie sztuczny. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie, ale ten podział szkolny taki na fizykę, jest chemię, bardzo sztuczny. Biologię, to już wjeżdżamy na szkołę? Nie, wiesz co, tylko tak o tym Koperniku. Tylko tak o tym Koperniku, bo jak czytasz te wszystkie jego funkcje, to ktoś by mógł pomyśleć, że to w ogóle jest albo jakiś fake, bo nie można się wszystkim zajmować, albo on był jakimś nadczłowiekiem, a wydaje mi się, że my mamy trochę złą perspektywę. Ta bardzo zła perspektywa, no. Ona wynika z tego, że my mamy tak głęboko w głowie zakorzeniony ten podział, że tu jest fizyka, a tu chemia, i nie możesz równocześnie być i fizykiem, i chemikiem, a tak naprawdę chemik jest fizykiem, a fizyk często jest chemikiem, i ten podział jest czysto jakby to powiedzieć, sztuczny, syntetyczny. Chociaż chyba on wynika po prostu z wygody systemu szkolnego. Po prostu łatwiej jest tak gdzieś tam podzielić plan. Od lat próbuje się od tego odchodzić. W wielu miejscach udało się, w naszej szkole jeszcze nie, ale zanim na tą szkołę wejdziemy, bo rzeczywiście może trochę za wcześnie. Skończą grać Portugalczycy, żeby więcej osób posłało. Dobra, a o której kończą? No nie wiem, już druga połowa chyba ruszyła. No dobra. My o 20 zaczęli, więc pół godziny, wiesz, o Koperniku sobie pogadamy, a potem wjedziemy na polską edukację, polski system. Wy możecie oczywiście, i zachęcamy was do tego, żebyście zadawali pytania. Gdyby się udało, no dobra, to co teraz chciałem powiedzieć było idiotyczne. Chciałem powiedzieć, gdyby się udało tym, którzy chcą nam nawrzucać za pandemię, za COVID, za szczepionki, po prostu nie pisać, to by było super, ale uznałem, że jak to powiem, że to jest bez sensu, tak? Oni wiedzą. No. Dobra, przewijam sobie tak tutaj te pytania. Nie wiem, czy to jest ten moment, w którym już wchodzimy w pytania, czy jeszcze o tym Koperniku. Możemy porozmawiać o Koperniku, bo jeszcze warto powiedzieć, że przy tych jego funkcjach, ja przynajmniej zawsze tak to tłumaczę, kiedy wchodzę na jakiś temat kopernikański na wykładzie, to podkreślam dwie rzeczy. Pierwsze jest to, że on się zajmował tyloma rzeczami też w trochę innych czasach, gdzie dużo łatwiej było opanować, powiedzmy, całą znaną fizykę, czy prawie całą znaną fizykę, i jednocześnie coś jeszcze, bo no, ponad pół tysiąclecia to jest strasznie dużo nowych informacji, i dzisiaj taki byt jak Mikołaj Kopernik, znaczy taki byt, który mógłby zasłużyć sobie na taką notkę biograficzną, no to byłby naprawdę taki już nadczłowiek, to już gdzieś był nadczłowieka zahaczało, to jest jedna rzecz.
No i druga, myślę, taka ciekawa dla kogoś, kto zna Kopernika z powiedzenia tylko, że wstrzymał słońce, ruszył ziemię, to jest to, że tak naprawdę on no, nie przyszedł i nie wymyślił tego, tylko on się opierał na pewnych hipotezach, które funkcjonowały na długo przed nim. Jeżeli chodzi i o teorię geo- i heliocentryczną, które tam rozważa u siebie w dziełach. Ciekawe w jego rozumowaniu jest to, że on patrząc na niebo, to nie jest tak, że on zaczął obserwować niebo i stwierdził, coś tu nie gra. Tylko on w pierwszym kroku zrobił coś innego. On popatrzył na tą hipotezę, czy tą teorię, która wtedy była obowiązującą, to była taka myśl Ptolemeusza o tym, że słońce, że to Ziemia jest w środku. Tyle tylko, że wtedy, gdy zaczęto lepiej obserwować i może skrzętniej notować, czy bardziej wyciągać wnioski z tych obserwacji, dla wielu ludzi było oczywiste, że coś tu nie gra. I co jest bardzo ciekawe, i to nie tylko u Kopernika, ale to u wielu osób także w całkiem niedawnych czasach, gdy pojawiła się kwestia niedoboru masy we wszechświecie, że całkiem spora grupa tych, którzy widzą, że coś tu nie gra, próbuje poprawić poprzedni model, a tylko nieliczni mówią, a może ten model jest po prostu do kosza. I dokładnie to samo działo się za czasów Kopernika. Gdy obserwowano ruch planet na horyzoncie, na nocnym niebie, to widziano, że model, w którym Ziemia jest w środku, a wszystko łącznie ze Słońcem krąży dookoła, ma braki. I wielu próbowało udoskonalić ten istniejący. Wprowadzano takie epicykle, takie ruchy jeszcze jakieś dodatkowe, które, dzięki którym udawało się jakoś tam wytłumaczyć to, że w przeciwieństwie do gwiazd, które na nocnym niebie poruszają się z jednej strony na drugą, planety niekoniecznie tak robią, znaczy planety niektóre robią takie nawrotki. I to wynika po prostu właśnie z tego, że no nie tylko planeta się porusza, ale także Ziemia. Ziemia jest bliżej, planeta jest dalej, więc jak one się tak relatywnie przesuwają, to czasami takie pętle się tworzą. Zresztą w ten sposób w ogóle Grecy definiowali planety, z greckiego słowa wędrownik, bo ona tak, planety tak nie przelatują po nocnym niebie, tylko one robią takie pendelki. W modelu Ptolemeusza to się nie zgadzało, tego się nie dało wytłumaczyć, więc zaczęto komplikować model Ptolemeusza. Po czym Kopernik mówi, ale po co komplikować, jeżeli bez komplikacji da się to wszystko wytłumaczyć wtedy, kiedy to Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca, które jest w środku. I to jest niesamowite. Druga rzecz niesamowita i myślę po przeczytaniu czy po czytaniu jego książki, że on doskonale zdawał sobie z tego sprawę, że on podważa absolutne podstawy całej nauki. I próbuję sobie dzisiaj wyobrazić, co takiego, taki powiedzmy a la Kopernik w XXI wieku musiałby wysadzić w kosmos, ale wtedy cała filozofia, cała astronomia, astrologia, które wtedy jeszcze wciąż były jakby z sobą razem. Absolutnie wszystko, wszystkie nauki przyrodnicze, ale także oczywiście, tak jak mówię, filozofia, teologia, one wszystkie bazowały na pewnych założeniach. A Kopernik wziął i powiedział, te założenia są nic nie warte. I to jest niesamowite. Czytając książkę o obrotach ciał niebieskich, czytam, że on zdawał sobie z tego sprawę, i on zresztą w liście do papieża o tym pisał. No, nie idzie się tutaj nie zgodzić z tym, co mówisz. Że ja tak w sumie nie wiem, z czego by to wynikało, ale ja zawsze lubię też zaznaczyć, że dużo częściej niż rewolucja w nauce ma miejsce ewolucja. I to też nie jest nic złego, że nauka idzie drogą ewolucji, bo w tych niektórych środowiskach, które ty już dzisiaj przywołałeś, które miałyby tutaj nas odsądzać od czci i wiary za chwilę, to jest takie pragnienie, że całą współczesną naukę najchętniej by jedno odkrycie mogło wyrzucić do kosza i zrobić ten taki nowy porządek świata, w którym być może chłopski rozum trochę miałby więcej do powiedzenia, natomiast rzeczywiście zdarzają się takie przewroty. To, o czym mówisz, te kopernikańskie i
No, pierwsze, co mi przychodzi do głowy porównywalnego, to myślę, że to jest narodzina teorii kwantów. Myślę, że to jest Planck moment, kiedy wszyscy myśleli, że fizyka jest już prawie że kompletna, że już nie ma sensu myśleć o karierze w fizyce. I przychodzi Planck i on mówi, patrzcie, mamy zupełnie nowy pokój do umeblowania. Nie wiemy w zasadzie, jak tam nawet działają ściany, ale jest do umeblowania. Trzeba sprawdzić, co tam się dzieje. Otwieramy drzwi i nie wiemy, co jest za drzwiami. Tak. Ale te drzwi tam są, a wydawało się, że już nie ma. Dokładnie. A wydawało się, że w tym pokoju... Kiedyś spotkałem takiego starszego profesora, który opowiadał, że jak powiedział w liceum, że chce studiować fizykę, to nauczyciel mu powiedział, no niby możesz, ale w sumie po co? Przecież w gruncie rzeczy wszystko już wiemy. Ja miałem taką myśl, jak na studiach mi wprowadzili, to będzie bardzo na początku do ograniczonego grona odbiorców, ale jak na studiach na matematyce nam wprowadzili liczby zespolone. Tak po prostu zgłupia frendę, że przychodzimy na pierwsze zajęcia, ja mówię, dobra, zaczniemy od liczb zespolonych. W skrócie, kiedy myślimy o liczbach rzeczywistych, takich jakie znamy ze szkoły, no to je można ułożyć gdzieś na osi, powiedzieć, że jedna jest większa od drugiej, ale matematycy gdzieś w pewnym momencie się zorientowali, że w sumie dlaczego się ograniczać do jednego wymiaru, można liczby dwuwymiarowo patrzeć, coś jak punkty na układzie współrzędnych i w ten sposób na nich działać. I ta druga płaszczyzna, czy taka płaszczyzna w przeciwieństwie do linii, to się nazywa płaszczyzna zespolona, no i nam wszystkim, którzy nigdy w życiu o tym nie słyszeliśmy, bo u nas nawet już logarytmów nie było, jak ja kończyłem liceum, to nie było logarytmów w programie liceum, my przychodzimy na studia i nagle ktoś tutaj przeskakuje te logarytmy, przeskakuje pochodne, przeskakuje całki i mówi, dobra, zaczniemy od liczb zespolonych, bo się wam kiedyś przydadzą w chemii kwantowej. I my takie... I ty wtedy sobie pomyślałeś, w co ja się wpakowałem? Moja myśl była autentycznie taka, jakby mi ktoś otworzył nowe drzwi, bo ja zawsze bardzo lubiłem matematykę i takie pierwsze było w sumie nawet naturalne, że ktoś o tym pomyślał, naturalne, nawet takie, nie dziwi mnie, że jakiś matematyk o tym pomyślał. Ja bardzo ubolewam nad tym, że z matematyki, tak patrząc na to, co się dzieje na przestrzeni, nie wiem, ostatnich 15 lat, tak porównać, czego można się było uczyć w takiej, powiedzmy, w liceum ogólnokształcącym, a czego się uczymy, że ten program jest okrajany, bo to jest bardzo przyjemna rzecz, matematyka. Znowu wchodzisz w szkołę, a mieliśmy w szkołę wejść dopiero po drugiej połowie, ale dobra. Skoro zacząłeś ten temat, to powiem ci, że ja myślę, że my w szkole w ogóle nie uczymy matematyki, tylko uczymy rachunków, a to trochę są dwie różne rzeczy. Tak. To są dwie różne rzeczy, to jest bo matematyka... Bo rachunki to jest pewien rodzaj takiego rzemiosła, gdzie uczymy się pewnych zasad, że nie wiem, że całki się liczy, okej, dobra, całek już nie ma, logarytmów też już nie ma, nie chcę wyjść na jakiegoś starego dziada, więc nie będę mówił, czego nie ma, ale powiem, Sumaków że... logarytmicznych, Tomku, też już nie ma. Okej. Wiesz co, mam bliźniaki w klasie maturalnej, z grubsza wiem, czego nie ma. Chodzi mi o to, że matematyka, i zresztą to się bardzo często też, jak spotykam się z ludźmi, którzy się jeszcze uczą w liceach albo w szkołach podstawowych, to oni mówią dokładnie to samo o fizyce. I ja cierpię, że fizyka i matematyka nie polega na mechanicznym rozwiązywaniu. Nie polega na tym, że się uczymy jakichś zasad po to, żeby znać te zasady. Nie uczymy się wzoru na pamięć po to, żeby rozwiązywać zadania z fizyki czy z chemii. To wszystko są narzędzia do tego, żeby osiągać coś zupełnie innego. I ja bardzo boleję nad tym, że matematyka bardzo często to są tylko i wyłącznie rachunki. Czyli uczymy się tylko i wyłącznie tego mechanizmu, uczymy się tylko i wyłącznie tego języka, ale albo brakuje czasu, albo ktoś zapomniał wpisać, że język jest po to, żeby mówić, po to, żeby się komunikować, po to, żeby poznawać, no język taki mówiony, nie wiem, nowe kultury, nowych ludzi, innych ludzi, jakieś zupełnie, wiesz, inne koncepcje, na przykład filozoficzne, czy komunikować się z tymi, którzy mają inny pogląd. I to często zaskakuje, gdy mówię, że dokładnie tak samo powinien działać język matematyki, pod warunkiem, że to jest matematyka, a nie nauka tylko i wyłącznie gramatyki.
My się uczymy tylko gramatyki, a później się dziwimy, że młodzi ludzie nie chcą mówić w tym języku. Oni go nie znają. Oni na blachę wykuli gramatykę. Tyle. A matematyka nie jest po to przecież. Ja miałem epizod w postaci 2 zaliczonych lat na matematyce, jak jeszcze miałem trochę więcej czasu w życiu. To pomyślałem, że zabiję go studiując matematykę jako drugi kierunek. I pamiętam, że strasznie taką dużą satysfakcję mi sprawiało kombinowanie, jak przeprowadzić jakiś dowód matematyczny. W sensie nie obliczanie tych wszystkich pochodnych całek, o których my mówimy, tylko nie wiem, dowód nie wprost na przykład, gdzie to jest bardzo pożyteczna sztuczka. Zakładasz, że coś jest nieprawdą i albo no, po prostu zakładasz, nie próbujesz dowieść efektu, tylko zakładasz jakiś efekt i albo i powinna ci gdzieś wyjść sprzeczność i wtedy twoje założenie musi być błędne. To jak nam to pokazali, to ja miałem takie wow. I to, co ty teraz mówisz, co jest treścią matematyki, jest absolutną abstrakcją dla tych, którzy nie mieli nigdy okazji z matematyką prawdziwą się spotkać. I to jest rzeczywiście przykre. Ja tutaj widzę komentarze, że są logarytmy w szkole. Może rzeczywiście my jesteśmy już starszymi panami. Tylko teraz pytanie, czy to są logarytmy w klasach rozszerzonych z matematyką? Może nam ci, którzy powiem ci tak, są... moje bliźniaki logarytmy mają, znaczy miały proste działania na logarytmach, a nie mają rozszerzonej matematyki. Także jakieś proste... Czyli wróciły logarytmy. To jest duży plus moim zdaniem. Duży plus. Jeszcze przy oddawaniu głosów na wyborach powinniśmy sprawdzać wzory skróconego mnożenia, już będzie git. Muszę odpowiedzieć na jedno pytanie, które się pojawiło w kilku miejscach i pod filmem, i tutaj. To jest pytanie w stylu Tomku, nowa fryzura. Otóż chciałem powiedzieć, że właśnie to jest brak fryzury i to jest jej cała siła. To nie jest nowa fryzura. Jak się obetnie włosy na 1 mm, to jest brak fryzury, a nie istnieje. To jest tak samo jak kolor czarny. Nie jest kolorem, tylko jest brakiem koloru. I na tym właśnie polega jego inność. Także nie mylmy faktów. Po prostu postanowiłem się obciąć na 1 mm. Tyle w temacie. Dobra, przeglądam tutaj te pytania. Bardzo Wam dziękuję za miłe słowa, że nas oglądacie, że nas słuchacie i że się połączyliśmy i że jest w ogóle okej. No to super. Dzięki za pozdrowienia z wielu miast, z Torunia, z Düsseldorfu i z wielu innych. Dobra, przewijam. Okej. Dobra, dużo osób pisze, że są teraz logarytmy w podstawie programowej. To ja miałem to no, nieszczęście, powiedzmy, że jako ktoś, kto nie był w klasie matematycznej, nie miałem logarytmów w podstawie. Aha, wiesz co, jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, bo ty o tym wspominałeś, a propos Kopernika i nie wiem, jeżeli ktoś ma ochotę, żebyśmy jeszcze porozmawiali o Koperniku, dajcie znać, jeżeli nie, to możemy zamknąć ten temat. Tak formalnie Kopernik nie był księdzem. Kopernik był kanonikiem. Dzisiaj kanonik to jest ksiądz, ale wtedy kanonik był po prostu urzędnikiem biskupa albo urzędnikiem jakichś dóbr kościelnych. Wujek Kopernika był biskupem Warmii i Mazur, podobno bardzo wpływowym człowiekiem i dzięki niemu Kopernik w ogóle mógł sobie pozwolić na studia za granicą, a studiował we Włoszech dosyć sporo, bo i medycynę i prawo. Ten wujek się zaopiekował Kopernikiem, jego bratem, jego mamą wtedy, gdy Kopernik został sierotą czy półsierotą dosyć wcześnie. W tamtych czasach śmierć ojca zwykle oznaczała nędzę dla reszty rodziny. Tym razem się tak nie stało, przygarnął ich wujek, brat mamy i to on wykształcił Kopernika. Najwidoczniej potrzebował głównie lekarza i prawnika, bo te studia opłacił, a kłótnia w rodzinie wzięła się stąd, przynajmniej na to wskazują źródła, do których dotarłem, że Mikołaj Kopernik był osobą tak ogarniętą, tak zdolną i tak pracowitą, że wujek biskup wyobrażał sobie go jako swojego następcę. A Kopernik nie chciał
być księdzem, nie chciał przyjąć święceń kapłańskich, pokłócili się i dopiero wtedy się przeprowadził do Fromborka i dopiero tam mógł się oddać w pełni badaniom astronomicznym i pisaniu dzieł bardziej filozoficznych niż matematycznych, niż naukowych, takich ścisłych naukowych, więc ta kłótnia w gruncie rzeczy dobrze się przysłużyła, jak mało która chyba kłótnia, tak myślę. Ale wiesz, jeszcze o jednej rzeczy chyba warto wspomnieć w kontekście Kopernika. Kopernik popełnił błąd. I ten błąd wynikał nie z tego, że źle coś zaobserwował albo źle wyliczył, bo te przyrządy, które on miał do dyspozycji, tylko dodam, że jeszcze wtedy nie było teleskopów. Teleskopy czy lunety były wynalezione przez Galileusza później. On tymi narzędziami, które miał, absolutnie nie był w stanie wykryć tego, że to właśnie jest błąd. Także to nie był błąd w rodzaju pomyłka w obliczeniach albo pomyłka w obserwacji. On po prostu założył, że orbity wszystkich planet są kołowe. Że wszystkie planety poruszają się po idealnych okręgach i one są koncentryczne, czyli mają wszystkie środek w jednym punkcie. I tym punktem to był punkt, gdzie było Słońce. Okazało się, że to jest nieprawda i to wykrył Kepler jeszcze wiele lat później. Kepler od trzech praw Keplera. Tak, pierwsze właśnie, że orbity są elipsami. Drugie, że w tym samym czasie zakreśla się takie same pole, tak? Więc innymi słowy, planeta porusza się nie ze stałą prędkością, tylko no przyspiesza. Jest, widzę, że na czacie jest Kuba Hajkuś, który trygonometrię propsuje. On jest na YouTubie od astronomii dobry. Okay. Na pewno, jak mówimy głupoty, to nas poprawi. Dobra, to ja w takim razie tylko powiem, nie wchodząc za bardzo, żeby się nie narażać. Nie, no ale tak sobie. Kubę. Ale drugie prawo Keplera mówi o tym, że po prostu w tym samym czasie ta planeta zarysowuje taką samą powierzchnię, jako powiedzmy trójkąta między Słońcem. Z tej elipsy, tę samą powierzchnię tej elipsy z ogniskiem jednym w, tak. w środku masy tak naprawdę Układu Słonecznego. A dlatego mówię o tym, bo to dzisiaj prawa Keplera, dzięki temu, co zrobił Kepler, jesteśmy w stanie wyprowadzać na orbitę różne obiekty, jesteśmy w stanie zmieniać orbitę, taki manewr, który właśnie powoduje, że w odpowiednim momencie lekko przyspieszamy, na chwilę włączamy silniki manewrowe po to, żeby przyspieszyć i z orbity jednej przeskoczyć na drugą, to jest wszystko możliwe dzięki Keplerowi i dzięki temu, że on poprawił Kopernika. Natomiast to, co jest niesamowite w tej historii, że to znaczy, powiem tak, dla każdego, kto zajmuje się naukami ścisłymi, to jest oczywiste, ale dla wielu, którzy niespecjalnie się zajmują, takie oczywiste nie jest, że jest pewna ciągłość, to znaczy Kopernik, później Galileusz, później dzięki Galileuszowi Kepler mógł odkryć, ale bazując na Koperniku, a dzięki temu, że Kepler coś zrobił po kolejnych tam latach wielu, jesteśmy w stanie dolecieć w kosmos. I tak w gruncie rzeczy to jest wszystko taka układanka. To nie jest tak, że odkrycia naukowe są takimi wysepkami na oceanie. One są wszystkie z sobą połączone, jedno wynika z drugiego, drugie z trzeciego i to jest niesamowite, bo niezwykle trudno jest powiedzieć dzięki komu co mamy, tak? Bo tak naprawdę patrząc wstecz to musieli... Ale to też daje fajne możliwości na filozofowanie. Takie, tak. Z jednej strony nie ma, a z drugiej strony właśnie jakby tak siąść i pogadać o wyższości Kopernika nad Galileuszem albo Galileusza nad Kopernikiem. Na pewno wiadomo, kto był lepszym dyplomatą, kto dłużej trafiał na indeks ksiąg zakazanych. Kopernikowi to poszło lepiej, nie musiał stawać przed inkwizytorami. Nie musiał, ale też ze źródeł historycznych wynika, że Galileusz był wyjątkowo niepokornym człowiekiem. Tak. Jak go ktoś wkurzył, to po prostu mu wrzucał i nie patrzył na to, czy to jest ktoś ważny, czy nieważny. Kopernik takich błędów nie robił. Doktor House swoich czasów.
Tak, Kopernik takich rzeczy nie robił. Kopernik był często wysyłany przez swojego wujka jako szef misji dyplomatycznej. Wiele razy paktował na przykład, czy próbował się dogadywać z krzyżakami, a jak się nie udawało, to wujek poprosił go, czy nie wiem, kazał mu, trudno powiedzieć, jakie tam były między nimi relacje, żeby dowodził obroną Olsztyna, o ile dobrze pamiętam, wtedy, kiedy Było coś krzyżacy takiego rzeczywiście. nacierali. Dobra, nie będę wam mówił, jaki jest wynik meczu, chociaż tutaj piszecie. 21:50 powinien się skończyć. Okej, już jest o jeden więcej do Portugalii. No. Dobra. Jak w Przepraszam, hokeju jakiś wynik. nie mogłem się powstrzymać. W zeszłym roku, tak, chyba rok temu to było, byłem w kanale sportowym u Krzysia Stanowskiego i w pewnym momencie, ja już nie wiem, czy on mi zadał to pytanie, czy ktoś zadał pytanie, czy oglądałem ostatniego Bonda. Powiedziałem, że oglądałem i szkoda, że zginął, a to się okazało, że to był dopiero drugi dzień czy trzeci dzień wyświetlania tego filmu i później za późno się ugryzłem w język po prostu. Okej, dobra. Przewijam. Nie, co się stało z włosami? No nic, po prostu obciąłem, no. Wiesz, jaką miałem kiedyś sytuację, co ja zrobiłem mojej żonie, niechcący, jak Dawaj. jest spoilera. Ona oglądała Breaking Bad. Ja nie oglądałem Breaking Bad całego, ale wiedziałem, jak się kończy. Tutaj będzie Okej. spoiler, jeżeli ktoś nie widział Breaking Bad. A to co, to Wyjęła. przewijałeś, jak nie oglądałeś całego, Nie, ale wiesz widziałeś co, końcówkę? mój znajomy, jeszcze jak robiłem doktorat, to on tam był zachwycony tym serialem, no i coś tam obejrzałem, jeden czy dwa odcinki, tak jak leciały w telewizji. I że nie chciało mi się, bo to były czasy, że seriale oglądało się z promocji na torrentach. Nie? Okej. I nie chciało mi się szukać takich promocji po internecie, więc sobie po prostu przeczytałem opis fabuły, jak to się kończy. No I mówi kochanej. i wiesz, moja żona ogląda, ze 2 miesiące ogląda te wszystkie sezony Breaking Bad. I leci ostatni odcinek, i ja byłem przekonany, że ona już skończyła, i że to jest, że to już jest jakiś inny serial, bo tam no po prostu założyłem, że coś innego już ogląda. A wiem, miała oglądać tę kontynuację, którą Netflix zrobił. Ona się nazywa chyba Pinkman. I nawet mi mówiła, że sobie od razu obejrzę. Ja tak wchodzę, widzę tam tego bohatera, który miał być głównym bohaterem tego Pinkmana, i mówię, jak wrażenia po tym, jak Waltera White'a zabili. Ona, jak zabili? Jeszcze 15 minut ostatniego odcinka mi zostało. To ja ci powiem, że jak nasi grali z Argentyną, to myśmy z żoną oglądali na ekranie, nie telewizora, bo nie mamy w domu telewizji od telewizora i telewizji od wielu, wielu lat, tylko na ekranie laptopa. Natomiast obok, to nie był mój pomysł, no ale tak się zadziało, mieliśmy postawioną komórkę i tam przez, nie wiem, czy WhatsAppa, czy Messengera, mieliśmy połączenie z moimi teściami, którzy oglądali ten mecz w telewizji, więc mieli minutę wcześniej, może półtorej minuty. I niestety, ale na głos komentowali, Ojej. więc oglądałem sytuację jakąś i wiedziałem, jak ona się skończy. Dobra. Jest fajne pytanie, mogę? Dawaj. Jak wygląda Breaking Bad oczami chemika? O. Tam są bardzo ciekawe rzeczy poruszone, bardzo ciekawe tematy są poruszone. Ale bardzo dużo z nich jest po prostu tak wypaczonych na potrzeby telewizji, jak tylko telewizja potrafi wypaczyć. Chociażby ten fakt, że sama idea serialu oscyluje wokół tego, że Walter White opracował jakąś technikę otrzymywania super czystej, jakiejś takiej potężniejszej metamfetaminy, gdzie to. I ona ma jeszcze inny kolor, chyba z tego co pamiętam. Ma taki delikatnie się wyróżnia innym kolorem. I to w ogóle nie ma racji bytu. No metamfetamina jest jedną konkretną cząsteczką, ona krystalizuje w jeden konkretny sposób, absorbuje czy rozprasza światło w jeden konkretny sposób. Więc jeżeli uzyskamy tę samą cząsteczkę na dwie czy trzy różne metody, to nie ma podstaw, jeżeli mamy odpowiednio czysty produkt, a tu o to chodziło, żeby podejrzewać, że jedna będzie silniejsza niż druga. Więc sama idea tego, że on jest w stanie stworzyć jakąś super czystą, zupełnie nową metamfetaminę,
jest różowy kolor, no tak, różowy. Jest trochę chybiona, tak samo jak sytuacja, gdzie oni rozpuszczają w pewnym momencie ciało w kwasie fluorowodorowym, który rzeczywiście jest w stanie takie organiczne tkanki dosyć agresywnie zaatakować, ale w serialu oni zrobili jeszcze tak, że ten kwas przeżera na wylot emaliowaną wannę. Ona była z plastiku chyba. Ale to jakakolwiek by nie była, no to kwas fluorowodorowy akurat jest dosyć agresywny względem szkła, jego się nie trzyma w szklanych pojemnikach, no ale w plastikowych jak najbardziej można go trzymać. On właśnie w plastikowych jest przechowywany, kwas fluorowodorowy, więc jak z czegokolwiek by ta wanna nie była tak długo, jak to nie jest szkło albo materia organiczna, a wątpię raczej, żeby była z tektury, to... Raczej by się coś takiego nie zdarzyło. Pomijając, że jak się wrzuca coś takiego organicznego do kwasu fluorowodorowego, to zachodzi tyle reakcji takiej zwęglania, że od razu jest bardzo dużo nieprzyjemnych par, również takich dymiących, z tego co ja miałem okazję zaobserwować w niewielkiej skali, bo kiedyś zdarzyło nam się... Nie rozpuszczałeś ciała żadnego? Utko kurczaka dlatego? Kiedyś próbowaliśmy. Okej. Okay. I momentalnie, jak już reakcja rusza, bo kwas też nie działa tak, że natychmiast zaczyna żreć. To jest ciekawe, że wszyscy sobie myślą, że się włoży palec do kwasu i zaraz nie ma palca, a tak naprawdę można spokojnie sobie mieszać gołą ręką kwas przez dobrą minutę, nawet bardzo stężony, nie wiem, tam siarkowy zwłaszcza, który jest jeszcze gęsty i słabo penetruje pory skóry. I dopiero po pewnym czasie, jak te warstewki wydzieliny sebum zostaną strawione przez ten kwas, rozłożone, to i dociera to do skóry, to wtedy zaczyna się coś dziać, więc to też nie jest tak, że kwas zaczyna działać natychmiast. Ale generalnie pierwszy odcinek Breaking Bad, bardzo ciekawy, te eksperymenty, jak on pokazuje próby płomieniowe na bardzo dużym propsie. Nawet mój znajomy, który uczy w liceum, powiedział, że to sobie zaczerpnął. A powiedz mi, jak ty... Dużo lepszy chemicznie jest jeden z moich ulubionych filmów, Pachnidło. Perfume, The Story of the Murderer. I tam jest bardzo duża zgodność, jeżeli chodzi o takie procesy stosowane akurat. One są fizyko-chemiczne, więc to jest duża zgodność tam. Ale to film taki z serii nie dla wrażliwych. Albo właśnie dla wrażliwych. Z wielu różnych powodów lubię ten film, również takich czysto kinematograficznych, więc... Jak oglądałeś ten film, to czułeś czasami zapachy? Tak, on jest tak fajnie zbudowany, bo tamte dialogi głównego bohatera są, co jest moim zdaniem gigantycznym, kapitalnym pomysłem. Tamte dialogi są takie niezgrabne. On się tak bardzo źle wypowiada, ale jednocześnie jak gdzieś tam gra muzyka i widać, że on zaczyna to postrzegać tym zapachem jakoś tak synestetycznie, to było, można było w to wszystko uwierzyć. Ja zapamiętam taki jeden tekst, w którym on mówi, że I can make it smell more better. Czy jak oglądałeś film Breaking Bad, to powiedz mi, bo może przeze mnie przemawiał taki, wiesz, rodzic, taki stereotypowy. Nie miałeś wrażenia takiej afirmacji zażywania narkotyków? Robienia narkotyków, że takie było ok? Na zasadzie nawet, wiesz... Ja myślę, taki, że to było... Wow, takie kozackie, nie? Robić amfet. Tak, ale to myślę, że to było zamierzone, bo to świadczyło o tej niezwykłości tego serialu. Nie, okej, ja rozumiem, tylko czy ty oglądając go nie odnosiłeś takiego wrażenia, że gdzieś ta granica została przekroczona i... czy nie? No, osobiście nie, z tym, że oglądałem go nie będąc jeszcze rodzicem. I oglądałem tylko fragmenty. No, wydaje mi się, że akurat do tego, co się dzieje na srebrnym ekranie, dużym czy też małym, mam na tyle dystans, że jestem w stanie zrozumieć, co było, co przyświecało twórcom danego projektu. Tutaj wydaje mi się, że oni po prostu chcieli spojrzeć na jakieś zjawisko, które jest przemielone przez Hollywood na miliony sposobów od zupełnie innej strony. Zresztą to była taka fala seriali wtedy, że tam Dexter, gdzie tutaj mamy seryjnego mordercę, który jest głównym bohaterem, czy Dr. House, lekarz, który nie jest krystaliczny jak George Clooney z Ostrego dyżuru, tylko ma jakieś tam swoje problemy, które na pierwszy plan wychodzą. Okej, bo to tak trochę może
taki temat dziwaczny zapytałem, jak na czat na temat popularyzacji nauki, jak na live'a, no, popularyzacji nauki. Ale swoją drogą, popularyzacja nauki przez komentowanie takich seriali, które są dosyć dobrze znane, moim zdaniem to jest dobry pomysł, ale kiedyś sobie tego zdecydowanie spróbuję. Tylko najgorsze, że na YouTubie to zaraz prawa autorskie będą. To jest kłopot. To jest kłopot. Ja raz czy drugi próbowałem coś takiego zrobić. Nawet próbowałem się z dystrybutorem kontaktować. Dystrybutor polski niespecjalnie chciał. Dystrybutor amerykański nie odpisywał. W przypadku jednego z filmów w końcu napisałem tekst. Chodziło mi o Marsjanina. W końcu napisałem tekst. Ten tekst się bardzo, bardzo dobrze rozszedł. Spróbowałem jeszcze raz nakręcić film i chyba ostatecznie mi się udało, ale tam takie były skraweczki, że aż naprawdę szkoda, bo tam były perełki, które można było bardzo fajnie pokazać. No mówię, ja gdzieś kiedyś chciałem omówić film Sherlock Holmes The Game of Shadows, ale tak na wielu rzeczach po prostu. Ja mam czasami tak, że jak oglądam film albo serial, to zaczynam się czepiać jakichś takich niekonsekwencji. I tam, tak jak to jest świetny film do oglądania, tak w tylu miejscach się tak kreatywnie rozjeżdża, w sensie kreatywnie, że jest i kreatywny twórca tego filmu i ktoś, kto na czymś się zna, mógłby kreatywnie to omówić. Że tam się dzieją takie rzeczy, które są, no, przeczą prawom fizyki, chemii. Czegokolwiek. Kto by nie podszedł, to mógłby... Bardzo często w filmach prawa fizyki są traktowane zaledwie jako sugestia albo zaledwie jako takie ramy, które można przesuwać jak tam się chce. Zresztą takim elementem w filmach science fiction, który umożliwia zrobienie absolutnie każdej wolty, jest przesuwanie się w przestrzeni, czyli teleportacja. Tak? Znaczy, jeżeli coś ci się nie skleja, to po prostu musisz wstawić maszynę teleportującą i przesunąć się z miejsca na miejsce. Oczywiście już nie dbając o to, że no, światło też ma jakąś swoją skończoną prędkość, więc, ale tobie to psuje oglądanie filmów, czy nie? To zależy, jakie mam nastawienie danego wieczoru. Czasami to jest aż tak do przesady. Ja regularnie przywołuję tutaj przykład filmu Luca Besson Lucy ze Scarlett Johansson, gdzie on jest zbudowany na tym super popularnym i super nieprawdziwym micie, że człowiek tylko 10% swojego mózgu wykorzystuje i ona zażywa, znaczy do jej organizmu dostaje się jakaś substancja, która jej odblokowuje kolejne te pokłady mózgu i ona nagle jest w stanie przechwytywać komunikację między telefonami komórkowymi, zatrzymuje czas, jakaś telekineza się pojawia, ale moim ulubionym, to jest moim zdaniem film minus 2 na 10, więc ja tutaj nawet nie ostrzegam, że jest spoiler, ale na koniec, co się dzieje z nią, jak odblokowuje 100% swojego mózgu? Zamienia się w pendrive'a. To by się stało. To by się stało. Pytanie do ciebie, takie krótkie. Czy jest szansa, że będziesz? Wydaje mi się, że jest. Nie wiem, czy na najbliższej, bo ja przez ostatnie 2-3 lata zawiesiłem dosyć mocno swoje wyjazdy po Polsce, co mi się wcześniej zdarzało, z takiego prozaicznego, ale jednocześnie bardzo istotnego powodu, jakim jest przyjście na świat dzieci. Znaczy najpierw jedno, 2 lata mnie blokowało, a potem teraz drugie już rok z okładem małym blokuje i po prostu staram się być na tyle, na ile mogę, pomocą dla mojej wspaniałej małżonki w staraniach, żeby dzieci przeżyły w jak najlepszym stanie każdy kolejny dzień. Ty wiesz, bo ty też masz dwójkę. Ja mam dwójkę tylko za jednym razem. Tak. Ale teraz już dużą dwójkę, więc teraz już to bardzo inaczej wygląda. Ale życzę im oczywiście i wam jak najlepiej. A jak tylko będziesz miał możliwość, zapraszam na Śląsk. Ja bardzo chętnie, bo ja bardzo lubię, wolę wykłady niż robić filmy. W sensie większą satysfakcję mi daje. W filmach lubię sobie pokombinować nad różnymi tam sposobami ekspresji, ale jeżeli widzę reakcję ludzi, to zdecydowanie jest to dla mnie ciekawsze, bo wtedy to nie ma dwóch takich samych wykładów, bo nie ma dwóch takich samych widowni w moim przypadku. To prawda. A propos filmów i a propos tego, jak to analizujesz, czy oglądałeś film, zakładam, że tak, ale oglądałeś film Raport Mniejszości z Tomem Cruise'em? Tak. Oglądałeś.
kilka lat temu i jak opowiadam o sztucznej inteligencji, w zasadzie ten przykład, od tego przykładu zaczynam. W jednym z amerykańskich miast, w mieście Santa Cruz, o ile dobrze pamiętam, niewielkich miasteczek w sumie, przeprowadzono taki eksperyment, wzięto wszystkie bazy danych, jakie były w mieście, w policji. To jest jakby ważne, że tutaj na potrzeby tego eksperymentu nie rejestrowano żadnych nowych danych. Bazy danych na przykład o przestępczości z przeszłości, dokładne mapy, rozlokowanie na przykład komisariatów policji, a nawet rozlokowanie latarni przy drodze. Wzięto informacje o remontach planowanych, o drogach, o tym, jaka jest, o której godzinie, gdzie są korki. Wzięto także informacje o tym, gdzie mieszkają, w której części miasta, jak się rozkłada bogactwo właścicieli, to znaczy bogactwo ludzi. No i to jeszcze sprzężono z kalendarzem i tak dalej. I stworzono taki algorytm, który miał w czasie rzeczywistym wyliczać prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa konkretnego rodzaju w danym miejscu. I oficer dyżurny policji na mapie, którą miał na jakimś tam monitorze, wyświetlaczu, a może na całej ścianie, jemu oprócz oczywiście tej mapy miasta wyświetlało się w różnych kolorach, w różnych odcieniach właśnie to prawdopodobieństwo. I tam, gdzie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa było większe, on tam po prostu wysyłał więcej patroli. I w pewnym sensie fikcja stała się rzeczywistością, bo zanim przestępstwo zostało popełnione, to policja już tam była. Albo inaczej, ona tam była dlatego, że tam mogło dojść do przestępstwa. Podczas gdy normalnie policja gdzieś jedzie wtedy, kiedy już jest po przestępstwie. To był eksperyment, który został przeprowadzony już wiele lat temu, znaczy wiele, kilka. I z danych wynikało, że włączenie tego algorytmu zmniejszyło przestępczość o kilkanaście procent, tak średnio. W niektórych przypadkach nawet. A w jakiej perspektywie czasowej? W skali miesiąca, w skali roku, po prostu wiesz, mierzono, ile było przestępstw przed, ile po. I to jest coś niesamowitego, bo oglądając raport mniejszości, film, który bardzo mi się podobał, zakładałem, że on jest bardzo sprawnie opowiedzianą historią fikcyjną, która zawsze będzie fikcyjna. I jak gdyby co do mechanizmów, to dalej jest fikcja. Nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, bo wam w ogóle polecam ten film. To jest dobry film. Mi bardzo podobał. Natomiast co do mechanizmu, to działa inaczej, ale co do na takim poziomie meta, to tak to trochę działa, czy algorytmy predykcyjne, które budują obraz przyszłości na podstawie bardzo dogłębnej analizy przeszłości i teraźniejszości, to jest coś absolutnie niesamowitego. Tak tylko chciałem dorzucić, bo ty opowiadałeś tak ładnie o jednym filmie, żeby nie wyszło, że ja żadnych filmów nie oglądam fajnych, więc po prostu postanowiłem opowiedzieć o tym. Dawid, mamy dla naszych widzów w zasadzie dwa prezenty i chciałem o tym powiedzieć, bo tak święta się zbliżają, dzisiaj świętego Mikołaja, więc dlatego zaczęliśmy od Kopernika, ale teraz te prezenty. Jesteś autorem książek, ja też książki piszę. Pomyśleliśmy, że jak połączymy nasze starania książkowe z tych książek dziecięcych, twoją książkę dla dzieci i książkę moją, Jak działa człowiek, i książkę mojej żony, Tak działa człowiek, i je zepniemy razem, to będzie oferta, która przyniesie wam całkiem spore oszczędności. A jak dodatkowo jeszcze wpiszecie w sklepie Mikołaj to lubi, lubi to, przepraszam, Mikołaj lubi to, to jeszcze na wszystko dostajecie 5% rabatu. Czy ja mogę Karol prosić, Karol jest na backstage'u, jeszcze raz właśnie, naukatolubie.pl, Jak działa człowiek, my jeszcze to będziemy przypominali, więc nie musicie jakoś teraz w panice szukać czegoś do pisania, zresztą jak wejdziecie na naukatolubie.pl, to znajdziecie bez problemu sklep. Taka oferta i taki prezent dla was. Dobra,
Powiedz mi, Dawid, dlaczego ty w ogóle popularyzujesz naukę? Jak to ładnie powiedzieć? Zaczęło się od tego, że wyczytałem kiedyś na stronie mojej uczelni, jak byłem na trzecim roku. Znaczy nie, zaczęło się od tego, że ja mam całkiem dobrą pamięć i nie mam oporów przed gadaniem do ludzi o rzeczach, które powiedzmy mogą ich zainteresować. Zakładam, że każdego może zainteresować coś, co mnie zainteresowało. Ja od zawsze miałem tak, że opowiadałem ludziom rzeczy. I na trzecim roku dowiedziałem się, że jest coś takiego jak Lubelski Festiwal Nauki i że każdy może tam tak naprawdę, jeżeli będzie miał tylko opiekuna, takiego w cudzysłowie opiekuna, który może tak jakby być pracownikiem, który jest pracownikiem uczelni, to można zgłosić projekt, można zgłosić wykład. Ja sobie pomyślałem, że to jest totalnie dobry pomysł, żeby zaspokoić tę moją potrzebę gadania do ludzi o ciekawych moim zdaniem rzeczach i jeszcze nazbierać trochę punktów do stypendium. Ty byłeś wtedy jeszcze na studiach, tak? Tak, to był trzeci rok studiów. W zasadzie wakacje między trzecim a czwartym i poszedłem do doktora, który prowadził moje ulubione zajęcia. Tym doktorem był Jacek Patkowski, z którym teraz prowadzę podcast po latach i powiedziałem, że po prostu no, szukam kogoś takiego, kto mógłby się zaopiekować. Ja ogarnę wszystko, temat, przygotuję prezentację i tak dalej, i tak dalej. Zgłosiliśmy chyba dwa czy trzy projekty nawet, jakieś takie na tyle ciekawe, na ile byłem w stanie zrobić. No i okazało się, że ludziom to się bardzo podoba. I tak naprawdę, gdyby nie to, to ja bym nie poszedł na YouTube'a, nie przeszedłbym na YouTube'a, bo po którejś edycji, ja chyba trzy czy cztery takie edycje ogarnąłem, potem to było tak, że koordynatorzy na uczelni nie szli bezpośrednio, szli bezpośrednio do mnie jeszcze jako studenta, żebym ja coś zgłaszał, bo po pierwsze pracownikom się nie chciało, bo oni nie mieli za to punktów odpowiednio dużo, oni woleli pisać publikacje, bo z tego byli, to im się bardziej opłacało. W każdym razie po którejś edycji przyszedł do mnie chłopak i powiedział, że on był rok temu, on był dwa lata temu, on był w poniedziałek, w środę, jak miałem inne wykłady i on by chętnie to sobie jeszcze obejrzał na spokojnie w domu, jakby to było gdzieś nagrane i zostawione na YouTubie. Ja sobie pomyślałem, kurczę, totalnie mam telefon w kieszeni, który mógłby to nagrać i można to wrzucić na YouTuba. I dwa miesiące później nagrałem pierwszy film, którego dzisiaj nie dam rady obejrzeć bez takich ciarek żenady. Ale już 8 lat później można nawet popatrzeć na efekty swojej pracy bez takich reakcji somatycznych, nieprzyjemnych. No to teraz odpowiedziałeś na pytanie, jak to się stało, ale ja pytałem, dlaczego to robisz? No chciałem punkty do stypendium, a potem, okazało się, że to mi sprawia po prostu satysfakcję, opowiadanie o rzeczach, które mnie ciekawią i oglądanie takiej reakcji, że ludzie mówią, kurde, rzeczywiście to jest ciekawe. A jeżeli gdzieś popełni błąd, ja jestem osobą, która lubi się uczyć, no to staram się wyciągnąć z tego wniosek i nawet popełniając błędy, można się położyć spać mądrzejszym niż się wstało. Tak. Znaczy nie, ja nie znam nikogo, kto nie popełnia błędów, więc... No. Ale znam wielu, którzy reagują histerycznie, jak im się nawet grzecznie gdzieś tam wspomni o tym. Tak, no to jest po pierwsze. Po drugie, myślę, że mamy takie trochę braki wynikające też z tego, jak nasze szkolnictwo funkcjonuje, jeszcze uprzedzając temat szkolnictwa, że rzeczy są albo dobrze, albo źle i tak naprawdę wychodzimy ze szkoły nie wiedząc, że budowanie wiedzy, że nauka funkcjonuje też w oparciu o błędy, o pomyłki, o to, że każde kolejne pokolenie naukowców doprecyzowuje albo wytyka błędy poprzedniemu pokoleniu naukowców i ta suma wiedzy to jest tak naprawdę suma pokazywania, tutaj był błąd, tutaj można było dokładniej, a tutaj nie wzięliście tego pod uwagę, a tutaj tego w ogóle nie mogliście zmierzyć, bo dopiero 10 lat temu wymyśliliśmy sprzęt, który potrafi coś takiego zrobić. Wychodząc ze szkoły, my sobie z tego nie zdajemy sprawy. My mamy podaną wiedzę raz na zawsze, która jest albo dobra, albo zła i w ogóle nie ma tutaj miejsca na tę taką metodę naukową i zrozumienie tego, jak ona funkcjonuje.
I to hasło, którego użyłeś, metoda naukowa, to jest źródło wielu, wielu nieporozumień, także w takim życiu, bym powiedział, medialnym, czy w sferze medialnej, gdzie często, nie wiem, czy ty masz takie doświadczenia, ale dziennikarz pyta o coś i ja nie jestem mu w stanie odpowiedzieć tak albo nie, a on właśnie na to czeka, tak? Bo on chce zrobić materiał, w którym moja wypowiedź ma zająć 7 sekund, no góra 8, i jak ja mówię, no nie, to zależy, bo to jest połączone z tym, z tamtym, o wam tym, na tę wielkość wpływa dużo więcej czynników niż ci się wydaje. I bardzo często tak zresztą jest, że odbiorcy, którzy no nie mają pojęcia o tak zwanej metodzie naukowej, o tym, jak nauka funkcjonuje, mówią, coś chyba kręci, coś chyba ściemnia, albo nie wie, nie? A nauka bardzo rzadko jest taka zero-jedynkowa. Bardzo nauka, często... Ja bym jest podejrzana, jak jest zbyt pewna siebie. No więc właśnie, i teraz wiesz, no siłą rzeczy dochodzimy do fejków, czy do wielu osób, które, o których ty też robiłeś materiały. Ja nawet kiedyś, dobra, nie będę tego nazwiska wspominał. W każdym razie... Czy masz na myśli Jay-Z? W każdym razie chodzi mi o to, że w debatach publicznych, także w debatach w mediach, osoby, które widzą naukę zero-jedynkowo, zwykle te debaty wygrywają. Bo to jest prostsze do przyjęcia, bo w szkole nam tak mówili przez naście lat, że mitoza tyle komórek, meioza tyle komórek, jak zwijasz język w trąbkę, to znaczy, że masz geny takie i takie i to jest banalnie proste, nie? I wychodzisz ze szkoły z czym... Oczywiście. Ja też. No. Ale musiałem się tego nauczyć. No właśnie, bo to nie jest genetyczne. Znaczy, no, do pewnego stopnia jest, ale nie tak jak nas w szkole uczyli, że można skrzyżówek tak to wyliczyć. Tak, chodzi mi tylko o to, że ten obraz taki i mnie szczególnie dużo emocji to kosztuje wtedy, gdy to się pojawia w tematach medycznych czy wokoło medycznych, bo tu wchodzimy w zdrowie, a często także życie konkretnych ludzi. Ci, którzy nie wiedzą, jak funkcjonuje nauka, bardzo często stają się ofiarami takiego bardzo prostego przekazu. Przekazu, który mówi tak, masz raka, a on ci mówi, że to on, lekarz, ona, lekarka, mówi ci, że to jest długa droga, że nie wiadomo, że ta terapia, spróbujemy co innego, nie wiadomo, czy się uda. Ja mam dla ciebie rozwiązanie. Weź sobie, wcieraj coś tutaj na przykład, albo pij wodę strukturyzowaną, albo cokolwiek innego, to na 100% ci pomoże i to od razu. Te ukryte terapie, które są... Ty czytałeś o obrotach sfer niebieskich, a ja czytałem to. No, znaczy ja tam to też przeczytałem. Te ukryte terapie, ci źli lekarze, oni po prostu tak niuansując, oni tak naprawdę chcą cię naciągnąć. I to jest niestety tak, że my wychodzimy z tą skazą ze szkoły. Ze szkoły, w której nam mówią, jak jest. Nie dyskutuj. Absolutnie nie możesz dyskutować. Po prostu schyl głowę, posyp popiołem i rób właśnie według pewnego wzoru. I później ten wzór się niestety wysypuje nagle i często, czy czasami jest już niestety za późno. Dobra, przyglądam dalej. Ty też zauważyłeś ostatnio zwiększenie częstotliwości takich bardzo agresywnych komentarzy, że trzeba odszczekać wszystko, co mówiliśmy o COVID-19, bo tutaj już widzę, że są takie osoby w komentarzach. Tak, tak, tu jest grzecznie. Ostatnio dostałem pismo z policji, że niestety kolejnego sprawcy czynów po prostu karalnych, gruźb karalnych, które były kierowane do mnie, no nie wykryto. Mam znajomego, który zajmuje się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, jakby w internecie potrafi robić jakieś tak magiczne rzeczy, że czasami się go boję. I on mi powiedział, wiesz co, każdego się da wykryć, tak? Da się wykryć, tylko że policja nie ma ochoty, nie ma
i nie ma narzędzi czasami, ale głównie ochoty. Ja pamiętam, jak zgłaszałem niektóre z tych no, przestępstw konkretnych, tak? Jeżeli ktoś podaje twój adres i mówi, że będzie czekał przy wyjściu, przy furtce do twojego domu, żeby ci obciąć język sekatorem, no to wiesz, no to zaczynasz sobie myśleć, no żartuję, nie żartuję? Albo jak podaje imiona dzieci i mówi, że wie, do której szkoły chodzą, nie? Idę na policję, a policjant staje na głowie, żeby mnie przekonać, żebym ja tego nie zgłaszał, bo wie, że tego nie wykryje, a jak tego nie wykryje, to mu to ląduje w statystyce jako niewykryte przestępstwo, więc to jest kłopot. No, kilka dni temu dostałem kolejne pismo, że z uwagi na niewykrycie sprawców zawieszają czy zamykają temat, nie? Tak, ale odpowiadając krótko na twoje pytanie, tak, zauważam to, ale wczoraj, nie, w niedzielę rozmawiałem na scenie Festiwalu Nauki z profesorem Marcinem Napiórkowskim, człowiekiem, który prowadzi mitologię współczesną, który napisał niedawno kolejną książkę, i on opowiadał o bardzo ciekawej rzeczy, o tym, że wczytał się dokładnie, zresztą te badania, one się dosyć regularnie pokazują, jest taka nawet agenda Unii Europejskiej, która zajmuje się dezinformacją w tych kluczowych tematach, i czytał badania, z których wynikało, że te najbardziej, jakby to powiedzieć, te najbardziej zasięgowe, czy te konta, które najczęściej rozsiewały informacje antyszczepionkowe, to były konta, to są wciąż, ale to były szczególnie jakby w tym piku pandemii, to były konta z serwerami, czy pochodzące z serwerów w Rosji. I to jest coś, co wydaje mi się, że w wielu miejscach padało i pada, ale jest jeszcze druga część tego badania, z którego wynikało, że te konta, które mocno były, tak cisnęły kwestie szczepień, ale w sposób bardzo agresywny, bardzo, bardzo piętnując tych, którzy mieli jakiekolwiek pytania, albo no właśnie podgrzewając mocno atmosferę, ale proszczepionkowo, one były dokładnie na tych samych serwerach. I jego wniosek był prosty, to znaczy tym, którzy chcą siać ferment i panikę i histerię i przede wszystkim konflikt, dla nich naprawdę nie jest istotne to, czy my się szczepimy, czy nie. Oni to mają w pompie. Dla nich istotne jest to, żebyśmy się kłócili. Tak. I to rzeczywiście jest bardzo, bardzo ciekawe, że to, co ty powiedziałeś przed chwilą, że ja zauważam znowu taki wzrost. Ale mi się wydaje, że to jest trochę związane z tym, że i CDC, i chyba NIH podały te dane o zapaleniu mięśnia sercowego i zapaleniu sierdzia po szczepionkach mRNA, że to się może zdarzać jako ta bardzo, bardzo rzadka, bardzo, bardzo rzadkie powikłanie, i że są badania, żeby zobaczyć, jak to jest częste, i że gdzieś w skali świata jest udokumentowany przynajmniej jeden zgon z tego powodu. Bo bardzo często jest, że to jest powód, żeby odszczekać, nie? Że się pojawił nowy efekt. Znowu wracamy jak gdyby do metody naukowej, nie? Tak. Że masz... Że masz... Do tego dążyłem, bo nie chce mi się robić o tym filmu osobnego. Pomyślałem, że to przegadamy tutaj u ciebie, jak już jesteśmy. Bardzo się cieszę, że u mnie, że masz jakąś informację. Jeżeli wyciągniesz tylko to jedno zdanie albo ten tytuł, nawet jeżeli to jest tytuł prawdziwej publikacji, choć na pewno też masz takie doświadczenie, że bardzo, bardzo często te tytuły, które gdzieś tam latały jako dowody w sprawie, one były absolutnie fejkowe i po prostu takich publikacji, takich badań nigdy nie było. Natomiast nawet jeżeli masz konkretny, to przeczytanie tytułu, co dla wielu to już jest jak gdyby wstęp do doktoratu i do bycia specjalistą, to jest naprawdę nic. Dobrze jest przeczytać rachunek błędów, dobrze jest przeczytać statystykę, tak. Dobrze jest przeczytać statystykę, dobrze jest porównać te dane, dobrze jest sprawdzić metodologię. Sprawę właśnie z tego, jaka jest skala i dlaczego my wykrywamy te nowe rzeczy. No skoro w badaniach klinicznych bierze udział, powiedzmy, nie wiem,
Strzelam, bo już nie pamiętam tych liczb. W badaniach klinicznych wzięło udział, nie wiem, 50 tysięcy osób czy 100 tysięcy osób jakiegoś preparatu i mamy efekt, który się pojawia raz na 5 milionów, to statystyka mówi nam, że my go raczej nie wychwycimy w tych badaniach klinicznych i dlatego my mamy te kolejne fazy badań klinicznych, czy monitorowanie bezpieczeństwa po wprowadzeniu na rynek. Czwarta faza. Fazie, akurat film robiłem o badaniach klinicznych z Polską Agencją, Agencją Badań Medycznych, rządową taką, która finansuje niektóre badania, żeby właśnie to wychwycić. No i teraz nie każdy musi o tym wiedzieć, żeby prowadzić normalne życie, ale jest mnóstwo osób, które właśnie nie zdają sobie z tego sprawy, ale wydaje mi się, że jak coś takiego wychodzi, to znaczy, że to było albo przemilczane, albo to jest jakiś taki późny efekt, którego nie przewidzieliśmy, a naturalnym jest po wprowadzeniu tak powszechnie stosowanego preparatu na rynek, który trafia do ciał dziesiątek, setek milionów ludzi, a był badany w tych trzech fazach badań klinicznych na ciałach dziesiątek albo setek tysięcy, że my odkryjemy jakieś nowe, super rzadkie efekty, typu reakcja alergiczna na składnik, na który alergię ma jedna osoba na milion, a my zbadaliśmy 20 tysięcy osób wcześniej. To nie jest nic dziwnego, że takie rzeczy wychodzą. Zresztą inne szczepionki, między innymi szczepionka, z tego co pamiętam, na tyfus i chyba na ospę prawdziwą, też miała takie efekty uboczne, no, a jednak mimo wszystko z pomocą tej szczepionki ocaliliśmy setki milionów ludzi w XX wieku, eradykując ospę prawdziwą, więc to, że my będziemy się dowiadywać nowych rzeczy o szczepionkach mRNA, o których nie mieliśmy pojęcia, kiedy kończyły się badania kliniczne, kiedy je wprowadzaliśmy, to nie jest świadectwem tego, że te szczepionki są słabo przebadane, tylko to jest naturalna kolej rzeczy przy wprowadzaniu powszechnie stosowanego preparatu medycznego do użytku. Tak. No. Tak, no zrobi, to też już nie musisz filmu robić. Zrobisz z tego shorta. Zrobię z tego shorta, gdzieś wrzucę, podlinkuję. Dawid, jak patrzysz na świat, na to, jak się nauka ścisła rozwija, jak się pojawiają nowe odkrycia, to ty powiedziałeś o tym, że rewolucje zdarzają się niezmiernie rzadko, że raczej ewolucje się pojawiają i to się dzieje, ale czy ty masz jakieś takie oczekiwanie, chciałbyś, żeby coś konkretnego się zadziało, nie to konkretnego, że chciałbym wiedzieć wszystko, tylko jakaś konkretna technologia, jakieś konkretne badania, jakieś konkretne coś chciałbyś się dowiedzieć? No, teraz widzisz zagwozdka. Jak byłem na studiach chemicznych, to na pewno łatwiej mi było coś znaleźć takiego z mojej dziedziny. Najchętniej z doktoratu pewnie, ale teraz, jeżeli mam być szczery, tak patrząc na świat nauki, to mi się marzy, że dojdzie do jakiegoś takiego mocnej ewolucji, bo rewolucja raczej nie jest w tym wypadku wskazana, jeżeli chodzi o to, jak funkcjonuje ta nauka, czyli te mechanizmy związane z publikacjami, z powtarzaniem badań naukowych. Zrobiłeś o tym niedawno film. Tak, tak. I bardzo mocno wszedłem w tę taką metanaukę, czyli naukę o tym, jak robić naukę, jak się powinno robić naukę, żeby ona była jak najbardziej wiarygodna i żeby te wysiłki były jak najbardziej, no, dawały jakiekolwiek efekty. To w tym momencie to jest prawdopodobnie to. Natomiast wydaje mi się, że no fajnie by było dożyć czasów, w których na przykład byśmy mogli robić kopię ludzkiego mózgu w jakiś sposób cyfrowe. Chciałbyś tego? Nie wiem, czy bym chciał, ale chciałbym mieć taką możliwość. Jakby mi się któregoś dnia zawidziało, że okej, dobra, mam dosyć tego świata, albo nie, tak mi się podoba w internecie, takie fajne komentarze tam mogę poczytać, że ja teraz będę internetem. Wchodzę. Cały. Pełnej. Niewielu rzeczy... Na niewiele rzeczy reaguje jakimś takim lękiem, natomiast to jest jedna z tych, których bym się bał. Możliwość przeniesienia, znaczy odklejenia umysłu od ciała, bo w gruncie rzeczy o tym mówimy. Kiedyś napisałem taką książkę, która to chyba była pierwsza moja książka, i to był zbiór wywiadów z wybitnymi naukowcami i między innymi tam rozmawiałem z takim biocybernetykiem i to były takie trochę nietypowe wywiady, bo to nie był wywiad w rodzaju moje pytanie, jego odpowiedź, tylko raczej rozmawiałem z nimi i zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, gdzie jest
granica człowieka z punktu widzenia biocybernetyki. Bo no, każdy się zgodzi z tym, że jeżeli w wyniku, nie wiem, choroby, wypadku, cokolwiek, człowiekowi trzeba amputować nogę albo rękę i na to miejsce da się protezę i ta proteza nawet będzie bioniczna, są już takie protezy, można nią sterować czy jakby używać jej dokładnie tak jak ręki naturalnej, to nikt o zdrowych zmysłach nie powie, że ta osoba nie jest człowiekiem tylko dlatego, że ma nogę, która nie jest naturalna. Okay? Dokładnie tak samo jest z sercem. I w tej naszej rozmowie w pewnym momencie profesor, z którym rozmawiałem, mówi tak. Pytanie dzisiaj brzmi, ile musi być człowieka w człowieku, żeby to był jeszcze człowiek? Który element, czy po wymianie którego elementu przestajemy być ludźmi? I próbuję sobie to wyobrazić, nawet jeżeli ktoś by miał sztuczne serce, nie wiem, nerkę, płuco, no cokolwiek, to wciąż jesteśmy ludźmi. Ale jeżeli mózg, umysł przeniesiemy w inne miejsce, czy dalej będziemy ludźmi? I to jest pytanie, które często gdzieś tam w mojej głowie rezonuje. Ja je też zadawałem w wielu różnych miejscach, bardziej sobie niż komuś, bo w gruncie rzeczy to jest jedno z tych pytań, na które nie ma odpowiedzi. No tak. Bo to są te odpowiedzi, one się rodzą dopiero, często zresztą w nauce, to też jest charakterystyczne. Odpowiedzi rodzą się dopiero wtedy, kiedy mogą się urodzić, bo coś się zadziało. No, wtedy... dobry przykład jest tego, jak podchodzimy do modyfikacji zarodków genetycznej, że tak naprawdę to był temat, nad którym dyskutowało się i dyskutowało, aż w końcu ten chiński naukowiec zmodyfikował dwa zarodki, które potem, czy w sumie trzy dziewczynki przyszły na świat, czy trójka dzieci, dwie dziewczynki i jakieś trzecie dziecko. I dopiero nagle wszystkie instytucje na świecie ogarnęły, że one sobie dyskutują, a jakiejś takiej kodyfikacji tego, która mogłaby być sugerowana państwom jako obowiązujące prawo, jak nie było 30 lat temu, tak dalej nie było, a dzieci się teoretycznie już mogły takie pojawiać. Z tym, że tutaj może sytuacja jest o tyle inna, że technologicznie, nie, to technicznie... Nie, sytuacja, tylko... Jasne, że technicznie tego typu modyfikacje można już było robić wcześniej, tylko prawo obowiązujące w Europie, w Stanach Zjednoczonych po prostu tego zakazywało. Inne części świata nie mają takiej technologii. W pewnym momencie się okazało, że Chiny już ją mają, a tam takich obostrzeń nie ma. W zasadzie krajem, w którym jest najbardziej liberalne podejście do tego typu rzeczy w Europie jest Wielka Brytania. I to tam właśnie na przykład tworzy się komórki hybrydowe, ludzko-zwierzęce, a nie poza Wielką Brytanią, bo wszędzie indziej to jest zabronione. No to jest ciekawe, bo nie wiem, czy twoi widzowie wiedzą, czy ja moim nigdy nie mówiłem, że jak na polu europejskim dyskutuje się różne prawa dotyczące właśnie modyfikacji zarodków ludzkich, genetycznych modyfikacji, to zwykle jest tak, że próbuje się wypracować jakiś kompromis i on nie przechodzi, bo Brytyjczycy mówią, że to jest zbyt restrykcyjne i to nie popycha i to blokuje rozwój nauki, a Niemcy mówią, że to jest zbyt dowolne i zaraz będą jakieś niehumanitarne działania w tym kontekście prowadzone. Że to zawsze te dwa kraje są po tych skrajnych, w tych dwóch ekstremach postawione. Co Niemcy jest dość ciekawe, bo Niemcy przynajmniej z punktu widzenia nas w Polsce wydają się być tymi niemoralnymi właśnie. Tymi bardzo takimi liberalnymi w wielu kwestiach, a tutaj rzeczywiście tak jest. Zresztą kontynuując temat tego naukowca chińskiego, on później zniknął, bo okazało się, że on te eksperymenty przeprowadzał bez wiedzy. Tak. Tam żadne komisje etyczne nie brały udziału. Tam te on po prostu na własną rękę zmodyfikował te embriony. Te pary, które tam podpisywały jakieś niby zgody, były tak zrobione, że jeżeli się wycofają albo komuś powiedzą, to płacą jakieś takie horrendalne kary. Tak. Gość zniknął, ja już później nie śledziłem tego, czy on się gdzieś pojawił. Pojawił się razem z wynikiem procesu sądowego, że tam chyba 3 lata więzienia i zakaz
brania udziału w finansowanych przez państwo chińskie badaniach naukowych na ileś tam lat. Ha Zhengqiu się chyba nazywał, z tego co pamiętam. Okej, okay. Przeczytałem no coś takiego. Dobra, to jedźmy po tych pytaniach może w takim razie. Lećmy po pytaniach. Pytanie pierwsze. Czy praca naukowa w Polsce wystarczy, żeby móc normalnie żyć? Czy chcąc być naukowcem, lepiej mieć też jedną nogę w przemyśle lub na przykład w mediach? Pyta student ostatniego roku. Student pan Bubr. Dobra, ty odpowiadasz, czy ja? To jak zwykle, to zależy. Bo jeżeli ktoś jest profesorem z dużym dorobkiem, to myślę, że bez problemu może normalnie żyć, zakładając, że normalnie to jest tak, że można i spłacić kredyt, i pojechać na wakacje, i nie odliczać pieniędzy w sklepie, kupując takie produkty, które nie są koniecznie najtańszymi. Coraz lepiej mają się też studenci, którzy nie wiem, robią doktoraty w takich lepszych jednostkach, tam coraz wyższe są te stypendia. Aczkolwiek na początku kariery naukowej myślę, że dla większości osób no to nie jest taki bardzo łatwy kawałek chleba. Nie wiem, jak ty to teraz obserwujesz, pamiętasz, czy masz znajomych w tym akurat wieku, na tym etapie kariery. Mam jakąś orientację w naukach ścisłych, nie w naukach humanistycznych. W naukach ścisłych rzeczą... Ja zaznaczę, że głównie myślę o naukach ścisłych, no bo to jest jednak moje środowisko bardziej. Rzeczą na pewno nie niezwykłą, wręcz powiedziałbym, że raczej standardową jest to, że jak się wchodzi w ten świat nauki po studiach, jak się chce być naukowcem, a nie po prostu skończyć studia, że podejmuje się współprace międzynarodowe. W zasadzie dzisiaj uprawianie nauki tylko i wyłącznie na małym poletku jest czymś absurdalnym, abstrakcyjnym i drogą raczej do tego, żeby skończyć no, porażką naukową, a nie sukcesem. Patrząc w ten sposób, znam wielu młodych naukowców, którzy po prostu współpracują z największymi ośrodkami naukowymi na świecie i oczywiście mają także stypendia z tychże ośrodków. Oczywiście no, pytanie jest, co to znaczy normalnie żyć, móc normalnie żyć. Oczekiwania różnych osób są różne. Z całą pewnością życie naukowe nie jest usłane różami. Z całą pewnością nie jest tak, że ktoś, kto kończy studia i na przykład zaczyna robić doktorat, ma pieniądze na to, żeby mieć swoje własne mieszkanie, swój samochód, utrzymać rodzinę, jeździć na wakacje, nie patrzeć na to, co kupuje w sklepie, po prostu kupować, tak? No więc tak oczywiście nie jest. Miło by było, gdyby tak było. Natomiast powiem wam, że ja studiowałem w Polsce, ale doktorat zrobiłem w Niemczech i zarabiając tam pieniądze jako no, pracownik, tak, tam miałem stypendium rządowe, ale później tam po prostu miałem etat, to mimo tego, że tam zarabiałem jak na polskie warunki jakieś kosmiczne pieniądze, to tam też funkcjonowało przekonanie, że w nauce to się zarabia kiepsko, tak? I było takie przekonanie, że jeżeli chcesz naprawdę zarobić, to kończ studia i idź do przemysłu. Mhm. Tam była jeszcze trzecia droga pośrednia, której w Polsce niestety zbyt często, no ona nie jest specjalnie często stosowana. Można było robić doktorat, czy można było uprawiać naukę, ale w przemyśle, w firmie, nie w instytucji naukowej, tylko w firmie, bo czymś zupełnie oczywistym w takich firmach jak na przykład Mercedes, ale też BMW, ale też duże inne koncerny, były ogromne, ogromne działy R&D. I tam można było być w przemyśle, a równocześnie uprawiać naukę. Mhm. Miałem takich znajomych z Krakowa, małżeństwo chemików, bardzo Aśkę i Pawła pozdrawiam przy okazji, jeśli oglądają, którzy skończyli, nie wiem teraz, czy Uniwersytet Jagielloński, czy Politechnikę, w każdym razie byli chemikami i pracowali w ośrodku naukowym, ale w projektach zleconych przez przemysł. Jedyny problem polegał na tym, że oni nie mogli pokazywać danych naukowych, które stworzyli, i ich doktoraty wyglądały prześmiesznie, bo były bardziej wygumkowane niż niewygumkowane. Osie były pozmieniane, żeby, no bo to po prostu
nie wiem, BMW na przykład płaciło, jeden z nich pracował dla Boeinga, drugi chyba dla BMW, ogromne pieniądze za to, żeby sprawdzić na przykład wytrzymałość stopu jakiegoś konkretnego metalu na ekstremalne temperatury, na jakąś tam niewielką ilość siarki w powietrzu i tak dalej, i tak dalej. No i naprawdę dużo za to płaciła firma, nie po to, żeby na końcu dnia te wyniki po prostu zostały pokazane całemu światu, w tym konkurencji. Natomiast z całą pewnością uprawiali naukę, z całą pewnością realizowali się jako naukowcy, zaspokajali swoją ciekawość. Czy zarabiali więcej? Nie wiem, bo nie pytałem nigdy o to. Natomiast u nas niestety tej drogi pośrodku nie ma. Idziesz albo do przemysłu, albo zostajesz na uczelni. A jest niewiele pozycji takich, w których możesz być naukowcem, ale w przemyśle. Uprawiać naukę, ale w przemyśle. I być może, i to z całą pewnością, ten styk nauki i przemysłu jest bardzo, bardzo słabym punktem wciąż naszej gospodarki. Nie wiem, czy masz podobne zdanie, ale ja to tak widzę. Staram się to śledzić, to się zmienia, ale to wciąż jest. Jak się czyta o tych naukowcach, którzy są też dobrymi przedsiębiorcami, to są właśnie raczej Brytyjczycy, Amerykanie, Niemcy, czy no, raczej z takich krajów, gdzie są i bogate ośrodki badawcze, czyli że są pieniądze na prowadzenie badań po prostu i jest taka kultura robienia, nie wiem, startupów w uczelni, że ktoś opracowuje jakąś nową technologię i wokół niej jak grzyby po deszczu wyrastają startupy, produkowane są patenty, no i na przykład te patenty potrafią tym wybitnym naukowcom zagwarantować gigantyczne pieniądze, ale to jest też niewielki ułamek z tego wszystkiego, więc na pewno można, ale gdyby ktoś teraz zaczynał karierę naukową i mnie zapytał, czy skończy na tym topie, no to prawdopodobieństwo mówi, że raczej nie. Ale też to słowo, którego użyłeś, a którego ja zapomniałem, czyli właśnie startup, to jest taka nowa możliwość, tak? Znaczy, jak ja kończyłem studia, no okej, rozumiem, że słowo startup, czy w ogóle konstrukcja startupu nie jest czymś mega nowym, no ale po pierwsze takiego słowa nie było, a po drugie jakoś nikt nie rozważał tego rodzaju kariery. Dzisiaj to jest może nie oczywiste, ale to jest po prostu droga, jedna z wielu dróg, jaką można iść po studiach. Miałem kilka dni temu ogromną, ogromną przyjemność być w komisji przyznającej nagrody dla młodych startupów, takich już zaawansowanych, i byłem pod absolutnym wrażeniem tego, jakie rzeczy ludzie po studiach robią, wymyślają w różnych dziedzinach, począwszy od algorytmów, które śledzą na przykład ślad węglowy, coś, co w najbliższej przyszłości będzie ogromnym problemem naszej gospodarki, tak swoją drogą, to trochę taki off topic, ale też przez ludzi, którzy na przykład tworzą opakowania biodegradowalne. Poznałem, czytałem o tym startupie wcześniej już, ale poznałem startup, w którym inżynier chemik, to twoje pole, Dawid, znalazł sposób na to, żeby stworzyć w miarę trwałą cząsteczkę, i teraz widzisz, teraz ty mnie musisz poprawiać, bo żebym nie pomylił. Jest tak, że owoce dojrzewają pod wpływem pewnego gazu, który same te owoce emitują. Natomiast on znalazł sposób na to, żeby go może nie tyle absorbować, ile raczej, żeby stworzył cząsteczkę, która rozpylając się spowalnia proces dojrzewania. I nauczył się robić to nie na zasadzie, nie wiem, jakiejś fiolki czy jakiejś tabletki, tylko przyklejki, to znaczy po prostu takiej metki, którą wystarczy wkleić od środka opakowania z jabłkami, z bananami, nie wiem, z cytrynami albo z sałatą. Nagle się okazuje, że trwałość takiego owoca czy takiej jarzyny jest dużo, dużo dłuższa. I to zrobiło ogromne wrażenie na mnie, bo to jest, wiecie, to jest tak niepozorna rzecz, to jest dosłownie tak, jakby wziąć, nie wiem, tu mam jakąś wizytówkę, dosłownie z tej wizytówki to tak, o tak tyle, dosłownie tyle i tylko przykleić.
Oczywiście to była masa pracy. Szukali inwestora, co w ogóle jest bardzo twórcze i bardzo fajne dla młodych ludzi. Znaleźli. I już dzisiaj są ich produkty w zasadzie są na wszystkich kontynentach. A to są ludzie bardzo młodzi. Więc jak pytasz, drogi panie... Panie Bobrze. Bubrze w zasadzie? Bubrze, no może tak. Czy można normalnie żyć? Czy można być naukowcem? Jasne, że można. A im bardziej masz otwartą głowę na pomysły, im bardziej jesteś gotowy na to, żeby podążać w sposób niestandardowy, tym będziesz bliżej tego topu, gdziekolwiek ten top jest. Znaczy jest szansa, no bo to też jest prawdopodobieństwo, a ja tylko dodam, że ten gaz, o którym ty mówisz, który przyspiesza dojrzewanie, to jest etylen. Tak. Prosiłeś, tak. To jestem. Nie, super. To jest pytanie, które chciałem wyświetlić, bo to jest coś, co wydaje mi się, szczególnie dla nas, Dawid, mówiących o naukach ścisłych, gdzieś tam, jak my mówimy o naukach ścisłych, okej, powiem za siebie. Jak ja mówię o naukach ścisłych, jak mówię o tym, że są ważne, że dzieci powinny się ich uczyć, że metoda naukowa, że one realnie zmieniają świat i tak dalej, to wcale nie oznacza, że w tym świecie nie ma miejsca dla humanistów. Bo te pytania, o które myśmy tak lekko tylko zahaczymy, bo nie czuję się tutaj kompetentny i nie czuję się tutaj swobodnie, chociażby o człowieka, chociażby o kwestie moralności, chociażby o kwestie filozoficzne, o których troszkę mówiliśmy na początku w kontekście Kopernika, to jest ogromna przestrzeń dla humanistów. I bardzo nie chciałbym żyć w świecie, w którym dzieci nie uczą się filozofii. Dobra, żyję w takim świecie. Ale częściowo na języku polskim. To musimy wyciąć. A nie uczą się historii, nie uczą się właśnie tych przedmiotów humanistycznych. One rozwijają zupełnie inne części naszego mózgu, inne kompetencje. Bez nich będziemy totalnie kulawi i się zderzymy ze ścianą. Myślę, że my też mniej się wypowiadamy, to z kolei ja powiem za siebie, ale stawiam duże pieniądze, że się pod tym podpiszesz, no mniej się wypowiadamy o tych kwestiach humanistycznych, bo się na nich gorzej zwyczajnie znamy niż na tych naukach ścisłych i o ile, nie wiem, z chemii, fizyki, biologii ja jestem w stanie powiedzieć coś więcej niż tylko wydaje mi się, że tak jest, no to mówiąc o humanistyce, no to by było, że wydaje mi się, że tak jest. No nie czuję większej kompetencji niż przekazanie swojego zdania, a nie jakiegoś takiego arbitralnie weryfikowalnego faktu. Natomiast jeżeli już jest tutaj to pytanie o humanistów, to powiem, że ja na studiach byłem taki bardzo kategoryczny, że humaniści są światu niepotrzebni, ale im jestem starszy, tym bardziej jest mi niekomfortowo, że kiedyś miałem taką myśl, w sensie tym dalej mi do tego stwierdzenia, że świat nie potrzebuje socjologów ani polonistów. To powiem ci, że, ale to może wynika też trochę z moich, z tego obszaru, którym jako fizyk się zajmowałem, czyli z fizyki cząstek. Ona jest tak blisko filozofii. To gdzieś jest tak, że wiesz, odchodzisz i okazuje się, że to jest pętelka. Tak, że to jest pętelka, nie? Że nagle rozmawiasz z kosmologami, ludźmi, którzy badają to, co jest absolutnie największe w naszym otoczeniu i spora część z nich to są fizycy cząstek, czyli ci, którzy się zajmują z kolei tymi najmniejszymi elementami w naszym otoczeniu. I to, ale jakby to takie trochę tylko przy okazji, tam jest tak strasznie dużo filozofii, że ja sobie nie wyobrażam fizyki bez filozofii. A kwantówka, interpretacja, cała szkoła kopenhaska, interpretacja kopenhaska fizyki kwantowej. Pytanie, czy drzewo wydaje dźwięk, jak nikt nie słyszy w lesie, jak się przewraca? Pytanie, czy znak drogowy jest znakiem drogowym, jak leży w magazynie służb drogowych? Trochę spłuciłem, przepraszam, ale jest no wieczór. Jest wieczór. Chodzi mi o to, że tak jak mówiliśmy wcześniej, że podział taki ostry, tu fizyka, tu chemia, tu biologia, tu geografia, nie dość, że jest sztuczny,
nie dość, że moim zdaniem nas bardzo uwstecznia i nam wkłada w głowę takie podziały, które później przez całe życie gdzieś tam w tej głowie siedzą i niestety, ale są jedną z wielu barier, które powodują, że trudno nam zrozumieć naukę, tak, dokładnie tak samo w innej skali uważam, że ten podział na nauki humanistyczne i ścisłe też w dużej części jest sztuczny. To znaczy, oczywiście my się posługujemy różnymi narzędziami. Często patrzymy na tą samą rzecz zupełnie inaczej, ale po pierwsze potrzebujemy i jednych i drugich kompetencji do rozwoju, a po drugie, moim zdaniem nie da się wyznaczyć ścisłej granicy pomiędzy tymi naukami czy tymi zbiorami nauk. No nie da się. Co więcej, bardzo często jest tak, że tam, gdzie jedna nauka z jakiegoś powodu dochodzi do ściany, tam z pomocą przychodzi inna, która pozwala tą ścianę przeskoczyć. I to wydaje mi się bardzo ważne, więc jeżeli... No, jest, im dalej w las, jest tym więcej dowodów, myślę, na to, co mówisz. No, nawet taka sztuczna inteligencja i wrzuć tutaj interpretację języka naturalnego. Albo żeby... pytanie, którym zakończyłem wczorajszy i przedwczorajszy wykład, jak nauczyć sztuczną inteligencję podejmowania słusznych decyzji. Nie? I też a propos tego, o czym ty chwilkę wcześniej na innym przykładzie mówiłeś, jeszcze niedawno paradoks wagonika wydawał się być takim czysto teoretycznym, takie dyskusje akademickie. Tak? W wielkim skrócie, wyobraźcie sobie sytuację, w której, bo ja mówię o nim w kontekście samochodów autonomicznych, wyobraźcie sobie sytuację, w której kupujecie autonomiczny samochód, pakujecie do niego walizki, pakujecie do niego rodzinę i jedziecie na wakacje. I przejeżdżając przez jakąś miejscowość, nie wiem, może piłka wypadła, cokolwiek, wybiega przed maskę dziecko. I algorytm liczy szybciutko, algorytmy są w tym świetne i stwierdza, że nie wyhamuje przed tym dzieciakiem. Ale może skręcić, być może uderzając kogoś na chodniku, a być może waląc w drzewo i robiąc szkodę wam, właścicielom. Szkodę na przykład powodując także śmierć. Jak algorytm powinien być zaprojektowany? Jak on powinien być zaprogramowany? Ludzie się nad tym nie zastanawiają w takich sytuacjach, bo my wtedy działamy instynktownie, odruchowo, my nie przeprowadzamy żadnych kalkulacji. Jest wiele wypadków, gdzie nie wiem, kot wyskoczy na jezdnię i człowiek z automatu skręca, w ogóle nie myśli o tym, że może spowodować jakąś katastrofę, zjeżdżając na inny pas, zabijając ludzi. Ludzie jak nie myślą, ale algorytmy tak myślą. Algorytmy muszą mieć priorytety, muszą mieć ramy pewne. No to w takim razie jak go zaprojektować? Jak go nauczyć podejmowania decyzji w takich sytuacjach? Czy on powinien liczyć, nie wiem, średnią wieku? Czy on powinien liczyć liczbę osób, że tu jest jedna przed maską, a w środku cztery? Każda odpowiedź w zasadzie jest błędna, albo każda powoduje, że jeszcze bardziej nie wiemy. Z każdą się czujemy niekomfortowo. Tak. I stawiam tezę, której jestem w stanie bronić, że gdyby nie tego typu problemy, to my byśmy już dawno jeździli samochodami autonomicznymi. Bo ta technologia już jest. Ta technologia w pewnym momencie przestała się rozwijać, bo ona musi się rozwijać właśnie przez to, że będziemy nimi jeździli, a nimi nie jeździmy. Bo nie wiemy, jak prawnie to uregulować, nie wiemy, kto będzie winny, na przykład wtedy, gdy dojdzie do wypadku. Czy ten, kto jest za kierownicą, której nie będzie, czy ten, kto skonstruował samochód, czy go oprogramował, czy stworzył czujniki? Nie ma odpowiedzi na te pytania, dlatego ta technologia jest wciąż zaparkowana z boku. Ale mówię o tym dlatego, mówiąc o humanistach, czy o tym pytaniu, że na te pytania nie odpowiadają nauki ścisłe. Nauki ścisłe dotarły do ściany. Tak? Stworzyły technologię, przetestowały ją i w zasadzie ona jest do użytku. Ale brakuje nam tej drugiej części. Czyli właśnie tych nauk humanistycznych, jakkolwiek je zdefiniujemy. Gdzie prawo to w zasadzie jest tak trochę tu, ale z całą pewnością to nie jest taka tylko i wyłącznie nauka ścisła. Ja tak to widzę. To jest bardzo długa odpowiedź na bardzo krótkie pytanie, Alka.
nie tylko Dawid, ale także ja, albo nie tylko ja, także Dawid, odpowiadamy długo na krótkie pytania. Bo Dawid, to wszystko będziemy, zależy. To wszystko zależy. Myślę, że będziemy powoli kończyli, ale ja chcę jeszcze to pytanie zadać. Jezu. 3 godziny później. 3 godziny później, no to odpowiadając. Zaczynasz, czy dzielisz się swoimi jakimiś poglądami na ten temat? No bo w tym sensie nie wiedzą, że w przyszłości nie da się przewidzieć, więc tylko intuicje tu wchodzą w grę. Powiem. Prawda jest taka, to znowu będzie trochę filozoficzne, że w zasadzie w dowolnym momencie naszego życia, o jakim nie pomyślimy, a jaki będzie się jeszcze miał wydarzyć, będziemy żyć w najlepszych okolicznościach, w jakich średnio ludzkości przyszło żyć. Czyli będzie tylko lepiej, jeżeli chodzi o leczenie chorób, jeżeli chodzi o, nie wiem, transplantację narządów. W styczniu tego roku była ksenotransplantacja od zmodyfikowanej genetycznie świni. Przeszczep serca przyjął człowiek, przeżył 6 tygodni. Ze zmianami klimatu będzie pewnie gorzej, ale gdzieś kiedyś znajdziemy jakieś rozwiązanie tego problemu, tylko pytanie, jak dużo zniszczeń po drodze jeszcze będzie poczynionych. Wszystko wskazuje na to, że z każdym kolejnym dniem, tygodniem, miesiącem będzie średnio dla ludzkości tylko lepiej, ale żebym miał powiedzieć, z jakiego powodu to się odbędzie. Ciężko jest mi w tym momencie jakieś takie sensowne, co nie znaczy, że nie będą zdarzały się też złe rzeczy. Ciężko jest mi jakieś takie sensowne predykcje tutaj stworzyć. Jakbym miał coś obstawiać, to w ciągu najbliższych 10 lat dużo dobrych rzeczy wyniesiemy z lepszego zrozumienia tego, jaką rolę w naszym życiu odgrywa nasz mikrobiom. Bakterie, wirusy, grzyby, które z nami, na nas i w nas żyją. I zrozumienie tego może nam dużo, dużo pomóc. I myślę, że takim niesamowitym przełomem, którego zwiastun już mieliśmy, o którym już wspomniałem, to będą ksenotransplantacje narządów, które jesteśmy w stanie już od jakiegoś czasu bardzo dużo ludzkich przypadłości leczyć. Właśnie poprzez przeszczepy, transplantacje narządów, tylko brakuje nam dawców. Notorycznie. A teraz będziemy mogli, i tutaj też pytanie do humanistów, czy to jest humanitarne, ale będziemy mogli sobie takich dawców hodować w postaci zmodyfikowanych genetycznie, najprawdopodobniej świń, bo to i anatomia nie taka bardzo różna i rozmiary narządów dosyć podobne. To są te dwie rzeczy, które powiedziałbym o przyszłości. No i trzecia jest taka, że COVID z nami zostanie, ale nie jako pandemia, tylko jako endemia. I będzie prawdopodobnie coraz mniej zabójczy z każdym kolejnym uderzeniem fali. Moje 3 predykcje. Twoje 3 predykcje. A propos tej związanej z transplantacjami, mam kilku naukowców, których szczególnie mocno cenię i których pracę szczególnie mocno śledzę i im kibicuję. Jednym z takich naukowców jest polski lekarz, transplantolog, profesor Michał Wszoła. To jest człowiek, który jako jedyny na świecie jest w stanie, bo po prostu od lat to badał i mu się to udało, wydrukować bioniczną trzustkę. Jest w stanie pobrać, bo to robił, komórki, nie wchodząc w detale, zmodyfikować je, namnożyć, zanurzyć w takiej, nie wiem jakby to powiedzieć, to trochę galareta wygląda, a następnie przez odpowiednio skonstruowaną drukarkę 3D nakładać kolejne warstwy, tak że powstaje trzustka. Ta trzustka jest biologiczną trzustką. To nie jest urządzenie, którą on przeszczepia. Na razie nie do ludzi. Na razie do świń. I ta trzustka działa. Pamiętam lat temu wiele, gdy profesor Wszoła, jesteśmy na ty, więc Michał,
zbierał pieniądze przez crowdfunding na pierwsze swoje tego typu badania i czuję się naprawdę ogromnie, ogromnie dumny, że udało się także dzięki społeczności Nauka to Lubię te pieniądze zebrać. Dzisiaj robi rzecz absolutnie kosmiczną, bo pomysł, żeby nie szukać dawców wśród tych, którzy zginęli w wypadku, albo żeby nie szukać ich wśród zwierząt, nawet zmodyfikowanych, tylko żeby samemu hodować z siebie narządy, następnie je przez drukarki drukować i przeszczepiać, jest czymś, co po prostu wywala mi mózg. A on to robi. Jedyną barierą w tym momencie przed zrobieniem tego na człowieku jest odpowiednia kwota pieniędzy na przeprowadzenie badań klinicznych na ludziach. Bo wszystkie poprzednie badania na zwierzętach zostały przeprowadzone i z tego, co wiem, dały pozytywne efekty. Rozmawiałem z Michałem Wszołą, między innymi na Śląskim Festiwalu Nauki, był gościem sceny Nauka to Lubię, opowiadał o tym. Bardzo wam polecam jego to nazwisko i bardzo wam polecam na naukatolubie.pl, jest tekst o nim całkiem niedawno, z 2 tygodnie temu, ale na kanale też są ze 2 czy 3 filmy jeszcze z czasów, kiedy on dopiero próbował to robić, z czasów, kiedy dopiero pierwsze kroki robił. Więc Dawidzie, może będzie tak, że w przyszłości nie będziemy musieli modyfikować zwierząt, tylko być może będzie tak, przynajmniej z trzustką to jest realne i to już działa. Jeszcze nie u ludzi, ale tak jak mówię, nie u ludzi, nie dlatego, że jesteśmy daleko, daleko w lesie, tylko jest na etapie poszukiwania inwestora, który dałby pieniądze na badania kliniczne. To jest ten etap. To już jest naprawdę bardzo daleko. Jak go pytałem, w optymistycznym scenariuszu ty potrzebujesz na przeszczepianie trzustek takich jakby biodrukowalnych 20 lat? 10? On mi mówi 5? 4? To jest naprawdę już za rogiem. Nie? I teraz jak sobie wyobrazimy, ile osób cierpi z powodu cukrzycy, ile osób w skali kraju albo w skali świata jest... cierpi na bardzo taką zaawansowaną cukrzycę, która wymagałaby wymiany trzustki, no więc to jest odpowiedź. Pytałem go też w czasie naszej rozmowy w Katowicach, czy on widzi możliwość, że w dalszej przyszłości będziemy drukowali inne narządy. I on powiedział coś takiego, że oczywiście jak on zaczął pracę nad trzustką, to uważał, że to jest dość łatwe i szybkie, jak stworzy trzustkę, to będzie mógł drukować serca albo, nie wiem, wątroby i tak dalej. Mówi, że teraz po tych wielu latach pracy nad trzustką widzi, że to jest bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać, ale to nie jest niewykonalne i powiedział jasno, że w perspektywie nie bardzo dalekiej będziemy mogli to robić. Nie tylko tu na Ziemi, ale także na przykład na Marsie, gdzie trudno będzie o nie wiem, dawce, tak? Jeżeli coś się stanie, jeżeli będzie trzeba przeszczepić, nawet jeżeli będzie trzeba przeszczepić na przykład mięśnie albo kości. Więc to jest moja predykcja, że kiedyś tak będzie. Okay? To jest pierwsza. Druga dotyczy sztucznej inteligencji i tego, że my tak naprawdę, choć już ją stosujemy, w każdym telefonie jest jej pełno w różnych aplikacjach, to tak naprawdę ona dopiero zaczyna raczkować. I tą przestrzenią, w której jest jej już najwięcej i wydaje mi się, Dawid, że tam akurat ona wywoła rewolucję, będzie medycyna. Już dzisiaj są algorytmy, które lepiej rozpoznają obrazy, czy inaczej, na obrazach na przykład tomograficznych lepiej radzą sobie, nieporównywalnie lepiej radzą sobie z wykorzystaniem czy ze znalezieniem początków na przykład nowotworów i to robią w momencie, w którym jeszcze najlepsi radiolodzy tych śladów nie widzą. Kiedyś były takie badania, przepraszam, że ci wejdę w słowo, że gołębie tak robiły, że gołębie wypadały lepiej niż radiolodzy czy patolodzy analizujący zdjęcia mikroskopowe.
i to też tłumaczono tym, że człowiek jednak ma jakiś taki schemat myślenia o tym, jest uczony schematu myślenia w wyszukiwaniu takiej choroby, a taki gołąb no, po prostu za ziarno czegoś się tam nauczył. I wydaje mi się, że sztuczna inteligencja też nie ma czegoś takiego, że ją ktoś czegoś nauczy, tylko ona no, sama w procesie tego szkolenia, tworzenia sieci neuronowej jest w stanie wychwycić jakieś takie rzeczy, które ludziom nawet nie przejdą przez głowę i to prawdopodobnie dlatego. I tak robi. Znaczy trudno powiedzieć, jak ona to do końca robi, właśnie. Bo my nie jesteśmy w stanie śledzić procesów na poziomie tego black box, który tworzy, nie wiem, tam informatyk czy inżynier, ale ona to robi. Natomiast powiedzmy rozpoznawanie obrazów jest jeszcze czymś, co może zachwycać, ale w miarę jest zrozumiałe. Ale już na przykład rozpoznawanie emocji, rozpoznawanie stanów psychicznych. Czekajcie, czy to było w kwietniu, czy w marcu, byłem z ekipą Nauka to Lubię, taką okrojoną, ale jednak w Miami, robiliśmy reportaż o takim polskim startupie Calmzy i o bardzo, bardzo zaawansowanym wideobocie. Ten reportaż zresztą możecie też znaleźć na kanale. I tam naukowcy, Polacy zresztą, stworzyli pierwszy na świecie cyfrowy terapeutyk. I to mi też głowę rozwaliło, bo normalnie w naszym świecie, jak kupujecie lekarstwo, czy terapeutyk właśnie, czy farmaceutyk, on jest cząsteczką chemiczną, a oni stworzyli kod komputerowy, wideobota, przeznaczonego dla dzieci z problemami psychicznymi czy z problemami emocjonalnymi, ze stanami depresyjnymi. Wideobota, który tak uczy się dziecka i rozpoznaje także po jego mimice, po jego zachowaniu. Co ciekawe, są badania, które pokazują, że dziecko szybciej otwiera się przed wideobotem niż przed lekarzem, bo lekarz to jest dorosły człowiek, duży, a wideobota dziecko może od tej strony takiej wizualnej stworzyć samo. Jak dziecku jest łatwiej rozmawiać z krokodylem w czerwonym kapeluszu, to po prostu rozmawia z krokodylem w czerwonym kapeluszu. To są bardzo ciekawe rzeczy, bardzo się fascynuję tym, uwielbiam o tym mówić. Wiele filmów na ten temat zrobiłem, jeszcze na pewno zrobię nie jeden. To jest moja druga predykcja. Bardzo duży, bardzo ścisły rozwój, taki szybki rozwój algorytmów, nie tylko w medycynie, ale też w edukacji. Trochę już nie ma na to przestrzeni chyba czasowej, bo nie chcę wam za dużo czasu zabierać już dzisiaj. Natomiast przy okazji chętnie też o tym porozmawiam, będzie mi miło, Dawid, jak też zechcesz. Bo ja tobie opowiadałem o tym, że mamy taki projekt ze sztuczną inteligencją, jeden pokazywałem ci, co się dzieje u nas. A ja widziałem w Szanghaju kilka lat temu, w jednym z filmów to zresztą pokazywałem, klasę. Wtedy to był jakiś projekt pilotażowy. Dzisiaj, no dobra, w Chinach nie byłem od kilku lat, od początku pandemii, ale i pewnie nieprędko tam pojadę, ale z tego co czytam, to już nie jest pilotaż. Dzieci w klasie chyba pierwszej to było, miały takie opaski, i na tych opaskach były diody i nauczyciel widział, jak dioda była zapalona na zielono, znaczy, że dziecko jest skoncentrowane, a jak na czerwono, znaczy, że się zdekoncentrowało. Jak opowiadam o tym na wykładzie, to w tym momencie, uwierz mi, po sali takie przychodzi taki wzdech, taki... A ja mówię, a to jest tylko połowa historii. A druga połowa jest taka, że wyobraźcie sobie narzędzie, dzięki któremu nauczyciel widzi, w którym momencie dziecko straciło wątek, w którym momencie czegoś nie zrozumiało. I zadajcie sobie pytanie, bo ja to pytanie sobie zadawałem wiele razy i znam odpowiedź. Ile razy było tak, że ja musiałem bardzo dużo czasu poświęcić na nadrobienie czegoś tylko dlatego, że kiedyś wcześniej gdzieś zgubiłem jakiś element historii. Czy to była matematyka, czy fizyka, czy cokolwiek innego. Przez jakiś czas nie wiedziałem, gdzie mam braki. Potrafiłem jakoś to przysypać, ale w którymś momencie braki wychodzą. I teraz narzędzie, które umożliwia złapanie tego momentu, w którym człowiek się gubi, jest równocześnie fascynujące i przerażające. Natomiast jak patrzę na to, ile pieniędzy Chińczycy inwestują w
algorytmy, w sztuczną inteligencję w edukacji, ile pieniędzy za tym, bo jedno jest konsekwencją drugiego, inwestują na przykład Amerykanie, to bardzo chciałbym, żeby ktoś u nas w Ministerstwie Edukacji i Nauki, nie śmiej się, Dawid, żeby ktoś u nas w Ministerstwie Edukacji i Nauki też się chciał temu przyjrzeć. Nie mówię, że od razu stosować wszystko, ale przynajmniej się przyjrzeć. Zaraz po tym, jak pomyślą o tym, żeby zrobić Muzeum Historii Naturalnej w Polsce, niech się tym zajmą. Mogą to robić równolegle. Mogą robić. Kochani, a mogę jeszcze, pięć dawaj. Minut zaciągnąć? Jasne. Bo wiesz co, ja mam wyrzuty sumienia, że ja tobie zajmuję bardzo dużo czasu. Spokój. Dzieci już śpią. Okay. Ja bym chciał rozszerzyć to pytanie, bo my mówimy, jakie są nasze predykcje, co się wydarzy, a co się na przykład nie wydarzy, a ludzie myślę, a ludzie powszechnie są przekonani, że to jest kwestia niedalekiej przyszłości. Masz coś takiego, że wszyscy mówią, że to niedługo będziemy robili takie rzeczy, a twoim zdaniem to się nie wydarzy? Jest taki przykład, często podawany wtedy, gdy pada takie pytanie, latających samochodów. Bo wtedy, kiedy powstały samochody, tak powszechnie, wtedy, kiedy powstały samoloty, tak powszechnie, dla wielu ludzi było rzeczą absolutnie oczywistą, że jedno się skrzyżuje z drugim i po prostu będziemy mieli pojazdy, które równie dobrze będą mogły się poruszać po drogach, jak i w powietrzu. Z wielu powodów nie zadziało się to nigdy i być może nigdy się nie zadzieje. Więc to jest taki przypadek. A teraz na Bliskim Wschodzie ma tak być, że jest jakaś taksówka, która już praktycznie lata, już zaraz będzie latała. W Dubaju. Tak. No dobra, ale to jest coś, czekaj. To jest dron, ja się śmieję, że to jest który lata, a nie skrzyżowanie jednego z drugim. Tak. Wydaje mi się, nie mam takiej pewności oczywiście, ale wydaje mi się, że nieprędko zadzieją się urządzenia, które będą jak gdyby kolejnym wcieleniem smartfonów, urządzenia, którymi będziemy sterowali myślami. W wielu filmach pojawia się ten wątek. Dzisiaj czytałem materiały prokuratorskie dotyczące Ilona Muska i Neuralinka. I tego, że tam eksperymenty, które robiono na zwierzętach, bardziej te laboratorium przypominało rzeźnie niż rzeczywiście laboratorium naukowe. Natomiast funkcjonuje, wydaje mi się, takie przekonanie, że już za moment i już za chwileczkę będziemy sobie wszczepiali w mózg jakiś rodzaj implantu, który będzie sterował urządzeniami, który będzie umożliwiał, będzie takim szybkim, łatwym i oczywistym interfejsem pomiędzy urządzeniem a mną. Nie wierzę w to, żeby się to zadziało szybko. Być może kiedyś w dalekiej przyszłości tak, z całą pewnością nie szybko. Tak bardzo mało wiemy o mózgu, tak bardzo po omacku poruszamy się w tej dziedzinie, że to jest jeszcze naprawdę bardzo, bardzo długa droga. I tutaj taką trochę analogię, historię z mojego życia. Kiedyś pisząc, chyba zresztą tą pierwszą książkę, rozmawiałem z takim dosyć znanym neurologiem, psychologiem, neurologiem i mu zadałem takie pytanie: gdybyś tak sobie mógł wyobrazić całość wiedzy o ludzkim mózgu, okay? To ile my o nim wiemy dzisiaj? Tak 30%, 50%, 10%, ile? A on mi powiedział coś takiego. I to dokładnie dotyczy całej nauki, przynajmniej tej ścisłej. Gdybyś mnie zapytał 5 lat temu, 10 lat temu, to bym powiedział, że wiemy tak około 10%. Okay? Ale skoro mnie pytasz dzisiaj, to ci odpowiem, że może 2%. W międzyczasie uruchomione zostały ogromne projekty badawcze. O tym mózgu dowiedzieliśmy się ogrom rzeczy. I właśnie dlatego powiem ci, że dzisiaj wiemy 2%.
choć przed tymi badaniami powiedziałbym, że 10. To jest mniej więcej, po pierwsze, lubię tą historię z dwóch powodów. Po pierwsze, ona pokazuje, że rozwój nauki, czy konsekwencją rozwoju jest także to, że coraz lepiej zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo niektóre rzeczy są skomplikowane, choć wcześniej wydawało nam się, że są proste. Po drugie, w końcu, rzadko, bo to jest paradoks, że wiemy coraz więcej, a równocześnie dzięki temu zdajemy sobie sprawę z tego, jak mało wiemy. I odpowiadając właśnie, nie wierzę w to, że w najbliższej przyszłości uda się stworzyć takie urządzenie i niestety, ale też nie wierzę w szybkie lądowanie na Marsie. Uważam, że te predykcje, które mówią, no na Księżycu powiedzmy tam w 2005 chyba Artemis 3 ma lecieć, tak? Jakoś tak? No ale powiedzmy to jest kwestia 25 lat. No. Tak, tak, tak. W 2005. Nie, w 2025. Artemis 3, czyli lądowanie ludzi na Marsie, na Księżycu. I gdzieś słyszałem, że po kolejnych dwóch, trzech, no góra czterech latach będziemy na Marsie, czyli powiedzmy w około 2030. Chciałbym, ale coś mi z tyłu głowy mówi, że my naprawdę jeszcze sporo mamy do odrobienia tutaj. I tu nie chodzi znowu o technologię, tutaj chodzi o człowieka. I być może właśnie te kompetencje humanistyczne tutaj będą pomocne, bo technologicznie dochodzimy gdzieś tam już do rozwiązania wielu tych problemów. Kiedy z 3 miesiące, nie wiem, 3-4, trochę mam kłopot z przypominaniem sobie wstecz, muszę zwykle zaglądać w kalendarz, poleciałem do między innymi, znaczy do Nowego Jorku, robić tam jakiś materiał i odwiedziłem też Uniwersytet Yale i zarejestrowałem fascynującą rozmowę, którą jeszcze nie opublikowałem, a ją opublikuję bardzo chętnie w najbliższym czasie, z człowiekiem, który zajmuje się moralnością podróży kosmicznych. I powiem wam szczerze, że tak jak myślałem, że to jest taka trochę ciekawostka i lecąc tam pomyślałem, że no oczywiście jak tam jestem, to bardzo chętnie z tą osobą porozmawiam. Tak po rozmowie dopiero doceniłem, jak istotne są te kwestie właśnie humanistyczne, moralne w podróżach kosmicznych. Bo pytania, jakie ten naukowiec zadawał sobie i mnie, uruchomiły w ogóle te części mojego mózgu, z których w ogóle nie zdawałem sobie sprawy. No. Czy on mówi, czy my w ogóle mamy prawo wysyłać tam ludzi, wiedząc o tym, na jakie oni są narażeni niebezpieczeństwo? Ja mówię, no chwila, nikt ich nie zmusza. Oni tam przecież lecą sami. On mi mówi, jesteś pewien? Jesteś pewien, że oni mają pełen komfort podejmowania samodzielnych decyzji? To jest bzdura. Nacisk, opinia publiczna, cały klimat wokół tego pozbawia ich możliwości podejmowania decyzji autonomicznych. Jest na to szereg badań. To tylko tak zarzucam, bo to jest jeden z tych tematów, o którym moglibyśmy pewnie znowu godzinami rozmawiać. Pewnie tak. Ale... Zresztą jesteś z kosmosu lepiej niż ja, to ja bym po prostu słuchał. Nie bądź taki znowu, wiesz. No, o kosmosie też bardzo dużo wiesz i robisz, więc nie. Ale to jest rzeczywiście ciekawe. Więc co się nie wydarzy? Znowu krótkie pytanie i za długa odpowiedź. Moim zdaniem zbyt szybko nie wydarzy się połączenie. Ja nie mówię o osobach niepełnosprawnych, ja mówię o technologii takiej powszechnej, dostępnej, takiej oczywistej, więc długo nie wydarzy się wszczepianie do mózgu czegoś, co będzie, dzięki czemu będziemy kontrolowali urządzenia, długo, i nie wydaje mi się, żebyśmy tak szybko dolecieli na Marsa i tam byli, jak się często mówi. Ja bym stawiał, tak jak wydaje mi się, że mnie przekonałeś, że to się rzeczywiście nie zdarzy szybko, to mi pierwsze do głowy przychodzi, że nie będzie dzieci z probówki. W sensie, że technologia modyfikacji genów, bardzo precyzyjna, nawet jeżeli będzie istniała, zresztą już istnieje w zasadzie, bo te najnowsze kolejne iteracje CRISPR-a i technologii pokrewnych, to w zasadzie co do literki są w stanie wyedytować genomy, ale
z tego samego powodu, o którym ty wspomniałeś z tym mózgiem, że im więcej wiemy, tym więcej zdajemy sobie sprawę, ile nie wiemy. Tak w niektórych dziedzinach z tym przyrostem wiedzy związany jest jeszcze jeden czynnik, a mianowicie zrozumienie, jak bardzo ograniczone są w rzeczywistości nasze zaawansowane technologie. Jeżeli chodzi o modyfikację genów, to w bardzo wąskim zakresie przypadków ona by była użyteczna. To by były takie choroby, które zależą od jednego genu i których nie można w inny sposób, na przykład na etapie selekcji zarodków, usunąć, bo wtedy tylko to ryzyko by było opłacalne. A jeżeli ktoś by chciał mieć blondyna niebieskookiego, który by szybko biegał i wysoko skakał, to te cechy są zależne od tak wielu czynników genetycznych plus środowiskowych, że to jest w zasadzie niewykonalne. A wydaje mi się, że ilekroć gdzieś w krzykliwy temat się pojawia w mediach, że a naukowcy z CRISPR-em odkryli to i to, a inni naukowcy odkryli gen odpowiedzialny za niezwykłą, nie wiem, wytrzymałość Kenijczyków, to jedno i drugie jest... To tak nie działa. To tak bardzo nie działa i tak bardzo jest to przecenione, bo to zwykle, że jakiś gen jest za coś odpowiedzialny, to znaczy, że na przykład pomiędzy dwiema grupami 2% zmienności można tym genem wytłumaczyć. Ale w ogóle fascynujące jest to, że im więcej wiemy o genach, tym, nie wiem czy ty to zauważasz, ale ten procent, bo to jest tak, jest takie pytanie, no ile, w jakim procencie to jacy jesteśmy, zależy od genów, a w jakim od całej reszty, nie? Od otoczenia, od diety. Też warto powiedzieć, że to, co jest wrodzone, niekoniecznie musi... pod moją pierwszą książkę, że po prostu już... To też warto wyjaśnić, że nie wszystko, co jest wrodzone, jest genetyczne. To dokładnie. Też tak, bo to bardzo często się miesza, a to nie jest nie to samo. Nie wszystko, co jest dziedziczne, jest też czysto genetyczne. No więc właśnie. I z czasem okazuje się, że, znaczy tak, im więcej, im bardziej poznajemy geny, tym ta granica się gdzieś tam przesuwa, mhm. Bo ja pamiętam jeszcze przed, nie wiem, wielu laty, 10 laty, mówiło się, no, że tak 50-50, że w niektórych przypadkach dużo więcej geny, dużo mniej środowiska, tak średnio 50-50. Dzisiaj dużo częściej mówi się, że jednak od środowiska zależy więcej niż od genów. Oczywiście są takie cechy, jak na przykład kolor skóry, które zależą no, bezpośrednio od tego, jakich mamy rodziców. Choć i tutaj to nie jest tak jeden do jeden zawsze, dokładnie. Bo są na przykład dwujajowe bliźnięta, w których mają, znaczy dzieci, bliźnięta dwujajowe, które mają inny kolor skóry od siebie, tak? Natomiast, więc to też nie jest takie jednoznaczne, natomiast to jest jedna z tych cech, które no, od środowiska zależą w zasadzie w zerowym procencie. Ale generalnie... Tak. No okej, okay, popraw mnie, bo się na tym lepiej znasz. Natomiast rzeczywiście im bardziej poznajemy geny, tym więcej oddajemy pola tutaj środowisku. No, są ciekawe. Takie cechy, które mówimy, że są omnigenetyczne, na przykład wzrost, że to w zasadzie jakikolwiek gen nie znajdziemy, to on może mieć coś wspólnego ze wzrostem, bo te geny na siebie nawzajem oddziałują, niekodujące fragmenty DNA oddziałują i może być tak, że my wrzucimy jakiś gen do genomu w odpowiednim miejscu, a okaże się, że ktoś inny był, nie wiem, bardzo dobry w hokeja, bo miał w ogóle niekodujący białka fragment DNA, konkretną sekwencję, która aktywowała 10 innych genów w odpowiedni sposób. I na dodatek jeszcze, żeby to było, to on musiał, bo na przykład IQ jest w ten sposób ciekawe badania, że są geny, które pokazują, że można 10 punktów IQ zdobyć tam w 5 czy 6 miejscach. Oczywiście to się 10 razy zmieniło, odkąd to zostało opublikowane, ale pod warunkiem, że się przez pierwsze 6 miesięcy piło mleko matki. I słuchało Bacha. Na przykład. To są tego typu zależności i wydaje mi się, że... To ja tu muszę coś powiedzieć. Nigdy nie koniecznie. Będzie probówki. To ja tu muszę coś powiedzieć. I to jest ostatnia rzecz, którą powiem. Dobrze. Dobra, nie obiecuję, ale postaram się, to będzie ostatnia. Kiedyś przeprowadzałem wywiad z bardzo znaną w środowisku genetycznym panią profesor Ewą Bartnik i pani profesor, i zapytałem panią profesor, co ona myśli na temat właśnie genetycznych podstaw inteligencji. Temat śliski, ale fascynujący.
I ona mi powiedziała coś takiego, że oczywiście, że jest wiele prób, wiele badań, które próbują to jakoś korelować, geny, poszukują tego genu inteligencji, chociaż tutaj też trzeba jasno powiedzieć, że nie ma definicji inteligencji, więc już na tym etapie wszelkie tego typu badania mają ogromny jakiś taki margines błędu, czy taki bufor interpretacji, bo w zasadzie nie wiadomo, czego szukamy. Ale... Znaczy, no mówiąc, że nie ma definicji, no to bardziej jest, czy to, co my mierzymy testami, to jest rzeczywiście to, co mamy na myśli, mówiąc o inteligencji. A wiemy o tym, że to, co mierzymy testami, jest, nie jest do końca inteligencją, jest, no ale dobra, nieważne. Ona mówi, że jakkolwiek by tą inteligencję definiować, oczywiście, że takie próby trwają. I na razie jedynym czynnikiem, z czym dobrze się koreluje inteligencja, to jest liczba książek w domu, w którym się wychowało. Okay? I to jak gdyby, ja też czasami przytaczam tą jej odpowiedź, bo ona pokazuje, że to środowisko, o którym mówimy, że ma na nas taki duży wpływ, mam wrażenie, że my często traktujemy je jako coś zastanego. Po prostu urodziliśmy się tu albo tam. Nie, my to środowisko możemy kreować. I odpowiednie wykreowanie tego środowiska może nam pomóc. I to jest najlepszy moment, żeby przypomnieć o tym, że mamy dla was trzy książki. Ale słuchajcie, nie, bo to nie jest tak, że ja to planowałem, to mi teraz tak wyszło jakoś. Mamy dla was książki, mamy dla was, u Dawida są moja jak działa człowiek, tak, mojej żony, jak działa człowiek. Jak wejdziecie na naukowybełkot.pl, to też będą książki Tomka u mnie, czy u nas do zamówienia. U nas jest książka Dawida. Jak kupicie, tak naprawdę ja tylko przepraszam, muszę to powiedzieć, że ja tam dołożyłem bardzo niewiele. To jest książka Moniki i Karoliny. Monika za narrację, Karolina za postaci. Ja troszeczkę dołożyłem merytoryki, ale też merytoryka raczej po stronie Moniki. Przez historię próbujemy wytłumaczyć rozpraszanie Rayleigha. I podobno działa. Jak mamy feedback od rodziców, którzy to przeczytali z dziećmi, albo dzieci, które to czytały i opowiadały rodzicom, to podobno działa. Rozpraszanie Rayleigha działa, tak. czy działa książka? Nie, działa to tłumaczenie. Okej, okay, dobrze, historię. Tak myślałem, ale postanowiłem trochę takiego suchara bardzo wieczornego. Dobrze, to jest idealne na 23.13. Tak właśnie myślę. W każdym razie znajdziecie te książki, czy ten pakiet i u Dawida, i w sklepie Nauka to Lubię, a jak dodatkowo Mikołaj lubi to dostaniecie jeszcze 5% rabatu. Dawid, bardzo, bardzo ci dziękuję. Ja było mi bardzo miło, że po raz pierwszy się udało zrobić takie połączenie. Mam nadzieję, że nie ostatni raz się uda, że jeszcze sporo razem zrobimy. Gramy do tej samej bramki, w tej samej drużynie, więc dobrze, fajnie by było pracować Pytanie razem. Pytanie było gdzieś tam po drodze, czy jest rywalizacja u popularyzatorów. Jest? Nie widziałem go. Jest? Jest. Moim zdaniem jest. Ale to jest taka rywalizacja, że każdy chce zrobić coś wyróżniającego, a przez to lepszego na takim poletku popularyzacji. To jest taka zdrowa rywalizacja, która pcha to do przodu, ja bym to tak określił. No więc dobra, zależy jak zdefiniujesz rywalizację, bo jeżeli patrzysz, bo ja to jest nazywam... Tak, życzymy komuś innemu źle, ale chcemy tak zrobić coś zawsze. A, kurde, ten Rożek zrobił dobry film, to ja zrobię lepszy. Więc dobra, okej, okay. Jeżeli tak to definiujesz, to się zgodzę, że jest taka rywalizacja. Ja chciałem powiedzieć, że nie ma, bo trochę inaczej ją definiuję jako coś takiego niedobrego, coś niefajnego. Ja czegoś takiego nie czuję, natomiast na pewno jest nauka, jest śledzenie, jest sprawdzanie właśnie tego, co się dzieje. Wiecie, ja patrzę na rywalizację tak jak funkcjonowałem w drużynie koszykarskiej, że się rywalizowało z kolegami z drużyny, a na tym zyskiwała cała drużyna. Tak, to się tutaj pod tym podpisuje. Jest taka zdrowa rywalizacja. To jest trochę tak, wiecie, że źródeł informacji naukowych jest naprawdę bardzo dużo i absolutnie nie ma szans na to, żeby je śledzić wszystkie. Więc jednym ze sposobów na to, żeby wiedzieć po prostu, co w danych dziedzinach się dzieje, jest oglądanie ludzi, którzy w tych dziedzinach są na przykład dla mnie autorytetami, więc ja bardzo chętnie oglądam Dawida nie tylko dlatego, żeby się czegoś nauczyć z tych tematów, które on robi, ale żeby w ogóle mieć orientację, co się w tym polu, na tym polu dzieje. Także
jest z mojej strony, mogę powiedzieć, że rywalizacji jako takiej właśnie chęci gdzieś tam kopnięcia, podłożenia nogi nie ma, natomiast na pewno jest śledzenie, czytanie, sprawdzanie, oglądanie po to, żeby się czegoś nauczyć. Pełna zgoda. Okej. Tym miłym akcentem. A jakże. A jakże. Jeszcze raz dziękuję Tobie. Dziękuję bardzo Wam. Dziękuję. W wielu miejscach się pojawiało pytanie, czy ten live jest rejestrowany? Tak jest. Gdzie go będzie można zobaczyć? Będzie go można zobaczyć w tym miejscu, w którym jesteście, czyli na Nauka to Lubię. Jeżeli mu się spodoba, to podlinkuję. Jeżeli nie, to na Nauka to Lubię po prostu. No i tyle. Jeżeli macie pytania, sugestie, napiszcie, może mniej w komentarzach, bo tych komentarzy jest dużo, ale na chociażby stronie naukatolubie.pl w zakładce kontakt są do nas kontakty. Jeżeli ktoś ma jakieś przemyślenia takie ogólniejsze niż te, które wpisujecie w komentarzu, to naprawdę będzie nam miło, jak napiszecie. Życzę Wam dobrej nocy i miłego dnia jutrzejszego. Dobranoc i do zobaczenia, do usłyszenia. Dobranoc, cześć.